Halo, halo, dzień dobry. Najpierw nas słychać, a teraz standardowo nas widać. Siema, z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina, Ateos i ja. Dzisiaj mamy dla was grę Abyss z dodatkami Kraken oraz Lewiatan. Także witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Na początku chwilkę sobie pogadamy luźno na temat tego, co u nas, co u was. Jak tam żyćko? Jak po Portalkonie. Cześć Paulina, cześć Teos i cześć ja. No siema Kibi. Tak, porozmawiamy sobie o waszych wrażeniach, o tym, co zaobserwowaliście. Na co jesteście nahypowani i dlaczego już zamówiliście wór w przedsprzedaży? Tak. I dlaczego w tak dobrej cenie? No to są dobre pytania. To są pytania, które ktoś musi zadać i to będziemy my. Oho. Dobra. Karles dzisiaj ma dzień konia. Tak. Mam nadzieję, że zostanie w tej taśce z truskawkami. Miałem bur, zanim go portal wypuścił. Także propsujemy twoje oferty sprzedażowe. Dokładnie. Widziałem, że cynowy sprzedajesz. Co to ma być? Co za zdrada Martina Wallace'a? Jak tak można taką Williama dobrą Wallace'a. Grę? On Williama tak Wallace'a. Freedom, a tutaj... To znaczy dalej mam bur, no tak. Aha, a ty nie sprzedajesz bo tego A boru? Cynowy już poszedł, o proszę. Nie, ja bur widziałem, że sprzedawał inny koleś, wiesz? Aha. Okay. Dobra. I w ogóle kojarzę go, bo on często licytuje na tych trollowych licytacjach. Jest tak, grupa... tak. Ja też kojarzę tego gościa. Tak właśnie, tak. Ja mam wrażenie, że on generalnie bardzo mocno obraca tymi planszówkami. Żyje w tym świecie. No tak, normalna jak sprawa, najbardziej. No. Co do Portalkonu. Ołów, Golem i Messina. No, ja też myślę, że Ołów. Messina to będzie czyste złoto. Mm-hmm. No i Bitoku też się zapowiadała. Tak, to ty mówisz, mm-hmm. że Bitoku, no. Mm-hmm. Ja też jestem ciekawy, ale to bardziej znowu z powodu moich zainteresowań takich komiksowych, superbohaterskich. Tą grą w świecie Batmana. Batmanem. Tak. Mm-hmm. Nie grałem nigdy w detektywa od Portalu, mm-hmm. Ale tam to jest, dobrze mówię, kooperacja w rozwiązywaniu zagadek, tak? No i tak czytałem sobie właśnie opis tego, generalnie świat Batmana jest wręcz stworzony do tego typu gier, nie? Bo Batman komiksowy, ten taki początkowy, to nie był tylko gość, który mówił I am the Batman i jeździł Batmobilem po mieście, tylko to był rzeczywiście prawdziwy detektyw i tak. I te komiksy pierwsze z Batmanem. Gościu i spać. Tak, to był taki true detective. Nie, chyba będziemy musieli Carlesa... Tak, Carles do wora i... Wór do betonki. Także ten Batmanowy detektyw, spoko. Carles wychodzi z piwnicy. No, tak kusi go na powierzchnię. Właśnie byłoby dobrze, jakby wyszedł z tej piwnicy, bo to znaczy, że udałby się spać. Tak, to by było świetne. Ma dzisiaj... jest dzisiaj upierdem. Tak, jest strasznym upierdem, więc jeśli ktoś chce kota, to macie dwie godziny na ogłoszenie. Carles, Jezus Maria, nie gryź tego drążka, no. Boże drogi, może on chce być operatorem kamery. Jeśli przed chwilą coś wam się zaczęsło, to nie był mój brzuch, który ruszał. A zresztą widać to na miniaturce tutaj, na tej, że Carles tam jest operatorem... widoku. Bo on myśli, że będzie miał rybki na tym telefonie. Na Pegazie go wystaw. No w sumie stan bardzo dobry, tylko odfoliowany. Może zejdzie. Razem z insertem. Jeśli chodzi o ogłoszenia, to na pewno chcemy powiedzieć, że po raz ostatni widzicie nas w piwnicy. To jest ostatni stream z tego mieszkania. Powstało tutaj dzięki, chyba... Dzięki waszym dotacjom. Tak, możemy wyjść z piwnicy i streamować na górze. jest to ostatni stream. Udało nam się prawie 50 materiałów nagrać tutaj. Streamowaliśmy dla was prawie rok tutaj, więc no, na pewno będą wspomnienia. Na pewno będziemy patrzeli z dużą dozą... jak to się mówi? Rozrzewienia? Nostalgii. Właśnie, brakowało mi tego słowa. Nostalgii. Mm-hmm. Będziemy sobie patrzyli na materiały archiwalne, które się tutaj odbywały.
No i mamy nadzieję, że nowe mieszkanie to będą nowe opcje, nowe okazje i tak, nowe rzeczy. Być może osoba, która się tutaj wprowadzi, też będzie jakoś skażona planszówkami. Tak, zostawimy generalnie komponenty z gier poupychane w różnych miejscach, żeby ktoś sobie mógł szukać. Kibi pisze, dzięki telefonom na policję ktoś w końcu was wypuszcza. No, to, wiesz, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, także zobaczymy, zobaczymy. Więc tak, no dzisiaj ostatni stream tutaj. No i myślę, że tyle. Chcemy was jeszcze serdecznie zaprosić na turniej Unmatched. Teraz w niedzielę odbył się turniej w Patchworka, w Ludiversum, a my serdecznie was zapraszamy na turniej Unmatched. No niestety on się mocno zbiega z naszą przeprowadzką, więc nas z powinno nie będzie. Z innymi też planami, także tak. No, nas akurat nie będzie, ale bardzo polecamy, bo Ludiversum to jest bardzo fajne miejsce i wręcz stworzone do rozgrywania takich eventów. No dokładnie. I też tam naprawdę multum fajnych osób trafia. Także no, ten turniej na pewno będzie stał na wysokim poziomie, tak? Ja jestem przekonany, więc tym bardziej, jeszcze raz że trzymamy po prostu gorąco kciuki za wszystkich. Tak. I na pewno będziemy obserwować, kto tam się wybił. No. A w nawiązaniu do Unmatched, jeśli ktoś nas w ogóle ogląda na YouTubie, to my Unmatched już recenzowaliśmy jakiś czas temu, parę miesięcy, tak? To gdzieś było tam pod koniec wakacji? Tak, pamiętam? Jakoś tak, no. Więc no, polecamy nasze gry takie właśnie duelowe, jak się tam z Adasiem naparzamy. Tym bardziej, no, że w Unmatched rozegraliśmy wszystkie postacie. Tak, wszystkie postacie. Więc jeśli będziecie szukali jakichś natchnień na taktykę na turniej, to tak, jak najbardziej tak, materiał tak. Albo jak spoko nie grać daną postacią, to też możecie po prostu to wtedy ja obejrzeć tak nasze streamy. Możecie zobaczyć, jak no nie, grałem. No tam chyba wygrałeś też parę razy tak. No myśmy mieli, nie, ty nie, chyba mnie skroiłeś. A nie, chyba było 3-1 albo 3-1, coś 3-1, takiego, no? No tak, tak, bo wszystkie postacie, a potem jeszcze raz zagraliśmy na tak ostatniej planszy. Tak, no, 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 no. I tak, tak. I tak, wtedy kula nam wybierał postacie. No, dokładnie. Siema Bluarga, siema Gromie, witamy was serdecznie, fajnie, że jesteście. No i chyba tyle, co? Czy masz coś jeszcze? Nie, ja chyba nic więcej nie mam. Ja myślę, że ten wątek Portal.comu, który się odbył, też na pewno pociągniemy gdzieś w trakcie streama, a no dzisiaj planujemy grę z dwoma jeszcze jedna dodatkami. Rzecz. Tak, 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 jeszcze jedna krótka to rzecz. To też trochę zajmie, tak? Tak, 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 jedna krótka rzecz, właściwie dwie krótkie rzeczy. Pierwsza krótka rzecz jest taka, nie wiem, czy widzieliście, czy nie, Grom nie ma fejsa, więc pewnie nie widział, ale chodzi nam po głowie pogranie z wami online w planszówki. Jest tych planszówek przerobionych w tych wersje, w te wersje komputerowe dosyć sporo. Są ciekawe tytuły. Są na pewno tytuły, które są duże i dzięki aplikacji też jest dużo łatwiej nimi zarządzać po prostu. Jest to prostsze, tak? Nie trzeba gdzieś tam męczyć się z tasowaniem kart i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj rzuciliśmy pomysł na fejście, żeby właśnie coś takiego stworzyć, będziemy ku temu robili kroki. Tak jak też pisałem we wczorajszym poście, chcielibyśmy w tym roku, żeby planszowe bestie jeszcze bardziej stały się społecznością, tak? Żeby to nie było tylko tak, że my nagrywamy dla was filmiki z instrukcją, z omówieniem gry, ale żebyśmy mogli też wspólnie jakoś działać. Podyskutować, nie, tak, tylko nie tylko na czacie w trakcie streamów, ale też po prostu stworzyć jakąś platformę wymiany informacji, doświadczeń, no i też pogrania, tak, wspólnego, więc tutaj no, czynimy takie kroki, tak. Są różnego rodzaju pomysły, więc na pewno jak będziemy znali więcej konkretów, będziemy się nimi też chętniej dzielić. Tak jest. Także mamy nadzieję, że zaciekawiliśmy was tymi to właśnie chciałem zapuścić taką wić, nie chciałem wszystkiego sprzedać, ale spoko. Dobrze, no to tyle z mojej strony. Tyle z twojej strony? Dobra, okej. Okay. To ja już mam zaczynać, tak? To ja jeszcze zanim przejdę do zasad, to w ogóle opowiem troszeczkę o tym Abyssie, tak? Bo to tak, ale to musisz, słowa, wiesz, zacząć. Trzy słowa wprowadzenia od wujka Teosa. Tak, to już? Już mam to mówić, tak? Z tej strony tak. Planszowe bestie, czyli
Teos, Paulina i Adaś i Carles. Dzisiaj zagramy w grę Abyss z dodatkami Kraken oraz, oraz Abyss Leviathan. Mamy też tutaj pokazaną grę Abyss Konspiracja, a ja to właśnie pokazuję tutaj do tej kamery. Mhm. Tutaj. Natomiast Abyss Konspiracja jest grą zupełnie niezależną, małą karcianką, którą tutaj mamy tylko dlatego, że ma bardzo ładne, wypaśne pudełko, ale jest autorstwa tych samych autorów, ponieważ za Abyssa odpowiada duet Bruno Catala i pan Charles Chevalier. Tak, Chevalier. Taki Francuz Chevalier. Charles, bo to Francuz Charles, czyli tak prawie jak Carles. Tak. I o ile Bruno Catala to jest raczej taki autor, którego nie trzeba nikomu jakoś tam bardziej przedstawiać, no to pan Chevalier nie jest jakimś takim no-name'em, bo on z Bruno Catalą, oprócz tego, że stworzyli razem te wszystkie Abyssy, to stworzyli też razem na przykład Kanagawę. Mhm. Albo pan Charles Chevalier stworzył też taką grę Antarktika, która jako Antarktyda została parę lat temu wydana w serii Egmont Geek. Także to nie jest jakiś taki totalnie no-name'owy autor. Więc jeśli ktoś mówi, że Abyss to jest gra Bruno Catali, to nie. On tam jest jednym z współtwórców. Natomiast Abyss sam w sobie zdobył przede wszystkim po tym, jak wszedł na rynek w 2014 roku, kilka nagród, bo tutaj ja myślę, że ta oprawa graficzna, nie wiem, może przełączysz w ogóle ten... I trik, aha, nie, bo tu musielibyśmy być my w drugą stronę, w sensie gdybyśmy my byli na przykład na tym, wiesz, kadrze takim z kamerki, tak na głównym, nie? Że mówisz to, tak? No. Jesteś w stanie? Masz taką scenę przygotowaną? Nie mam takiej sceny, ach, ale... Najgorzej. Możemy zrobić tak. Ojej. Okej. Dobrze, więc tutaj widzicie, w taki sposób prezentują się pudła Abyssa i no tutaj szata graficzna, ta warstwa wizualna jest fenomenalna i tutaj zebrała dużo różnych nagród, bo o ile mechanicznie tutaj mamy symbiozę paru różnych mechanik, to właśnie za tą warstwę wizualną Abyss był kilkukrotnie nagradzany. Może to już, bo Paulina się źle czuje. Co? W takim przybliżeniu. Nie no, odwróć jeszcze, tamta kamera cię bierze teraz. Okej. I za szatę graficzną tutaj akurat, jeżeli chodzi o podstawkę i Kraken, odpowiadał pan Xavier Collet i to jest z kolei nie Francuz, tylko Belg, i on między innymi ilustrował też na przykład Dixita albo parę kart w Seasons w Zaczarowanym Królestwie. Natomiast Leviathan już ma innego ilustratora, to jest pan Milan Nikolic, czyli jakieś takie bardziej bałkańskie nazwisko, natomiast nie zaznajomiłem się z tym panem. A Konspiracja to już jest w ogóle też ilustrowana przez jeszcze innego grafika. Także tutaj jakieś takie minimalne różnice w kresce można też sobie zauważyć. No ale ogólnie ta grafika jest na pewno jedną z takich po prostu mocnych takich marketingowych wędek, które tutaj zarzucili po prostu na nas. W Polsce Abyss był wydany przez Rebel i w ubiegłym roku pojawiło się wznowienie do druku. My tutaj będziemy też prezentować grę, która pochodzi z tego pierwszego druku sprzed 8 lat prawie. Także też parę rzeczy między tymi kolejnymi dodrukami było, zmieniało się, tak, w grze, więc też przy tłumaczeniu zasad i pokazywaniu komponentów będę je tutaj na pewno zauważał. Także no, niekoniecznie gra, którą teraz kupicie w sklepie, będzie wyglądała dokładnie jeden do jednego w taki sposób, w jaki my tutaj będziemy ją prezentować. Ale do brzegu, jeżeli chodzi o Abyssa. Mamy tutaj w grze podstawowej, do dodatków będziemy przechodzić później, jak już sobie opowiemy o podstawce. W grze podstawowej mamy takie komponenty jak duża plansza, na której znajdują się trzy główne obszary gry. To jest tor eksploracji, to jest rada takich podwodnych sojuszników oraz dziedziniec, gdzie lordowie, czyli ci najbardziej wpływowi, przedstawiciele tych głębin, będą możliwi do zdobycia przez nas graczy.
karty sojuszników i lordów. Mamy w taliach, to są albo duże karty z lordami, wygląda to w taki sposób, oni występują w różnych kolorach, oczywiście te anatomię zaraz sobie omówimy szczegółowo, natomiast małe karty, karty sojuszników i karty potworów. Tutaj mamy też już wtasowanych sojuszników z dodatków, ale o tym też sobie opowiemy troszeczkę później. Dodatkowo do tej planszy dokładamy planszetkę potworów, gdzie będzie wzrastał nam poziom zagrożenia, który będziemy mogli później zbić, decydując się na walkę z tymi potworami. Ją sobie ustawiamy obok planszy. Coś, co jest na pewno takim wypaśnym komponentem, czyli takie plastikowe kubeczki wzorowane na muszle, w których znajdują się perły. Perły wyglądają o, w taki sposób. Na starcie każdy dostaje jeden kubeczek i jedną perłę, z którą zaczynamy grę. Oprócz tego komponentami są żetony potworów. W podstawce mamy tylko i wyłącznie żetony z wartościami punktowymi 2, 3 i 4 punkty. Dodatkowe żetony klucze, które pozwalają nam zdobywać specjalne miejsca. A jeżeli już mówimy o tych miejscach, to one są reprezentowane w tej grze przez takie wielkie kartonowe z grubej tektury płytki. Tutaj też mamy już wmieszane też miejsca z dodatków. Teraz, w jaki sposób wyglądają zasady Abyssa? Zaczynając od pierwszego gracza, gramy tutaj od 2 do 4 osób, pierwszy gracz wykonuje swoją turę w ten sposób, że może jeszcze tutaj, rzecz, którą musimy zrobić oprócz przygotowania tych komponentów, to jest uzupełnić dziedziniec na początku, czyli lordów 6 umieszczamy na odpowiednich polach na dziedzińcu. Pojawiają się lordowie. I teraz tak, w swojej turze wykonuję tak naprawdę 3 kroki, z czego pierwszy jest opcjonalny, ponieważ w pierwszym kroku, który jest nazwany spiskowaniem na dziedzińcu, gdyby tutaj, wiadomo, w kolejnych turach ci lordowie będą mogli być zdobyci, tak, wykupieni, oni nie uzupełniają od razu tego dziedzińca, przechodzą tutaj, przesuwają się maksymalnie w prawo i jeżeli zaczynam swoją turę, a są jakieś wolne miejsca na dziedzińcu, to mogę uzupełnić te wolne miejsca. Tym samym płacę jedną perłę do banku i za każdą perłę, którą zapłacę, mogę na jedno wolne miejsce jednego lorda z wierzchu talii po prostu tutaj odkryć. To nazywa się spiskowaniem na dziedzińcu i jest to akcja zupełnie jak gdyby taka opcjonalna. Następnie jako gracz mam krok, w którym wykonuję jedną z 3 akcji i tutaj już te akcje, jedną z tych akcji muszę wykonać. Akcje są następujące. Przede wszystkim mogę eksplorować głębiny. Jeżeli decyduję się eksplorować głębiny, to wtedy pierwszą kartę stali sojuszników, czyli tych małych kart, odkrywam i na pierwsze miejsce na tym torze eksploracji umieszczam. I teraz, to jest akurat karta z dodatku. Ona ma tutaj jeszcze dodatkowe symbole, także zignorujmy je na chwilę obecną. Tak, już się tam? Nie, właśnie jeszcze bliżej musisz dać, żeby wyoszczuło. No właśnie, coś się tutaj... O. Tak? Mhm. Tak. Okej, tutaj mamy symbole właśnie takich kosteczek. To jest karta z dodatku, ale pozostała anatomia karty wygląda dokładnie tak samo. Te karty występują w 5 różnych kolorach. Mamy sojuszników z rasy koników morskich, to są karty żółte. Sojuszników z meduz, to są karty fioletowe. Kraby czerwone, zielone, jakieś muszle małże, tak? I ośmiornice niebieskie. I teraz, kiedy taka karta pojawia się na torze eksploracji, w pierwszej kolejności, zanim ją będę miał możliwość zdobycia, muszę zapytać moich współgraczy,
czy ktoś nie będzie chciał jej ode mnie odkupić. I w ten sposób najpierw pytam Paulinę, czyli kolejnego gracza po mojej lewej, i Paulina może, jeżeli jest to pierwsza karta, którą ktoś nabywa ode mnie w mojej turze, może kosztem jednej perły, którą zapłaci bezpośrednio do mnie, odkupić ode mnie tego sojusznika. Jeśli Paulina spasuje, pytam Adasia. Gdyby grał z nami jeszcze czwarty gracz, czy tam powiedzmy piąty w dodatku, to w tym momencie każdy z nich ma po kolei szansę albo żeby kupić taką kartę, albo żeby spasować i pozostawić ją kolejnym graczom. Jeżeli wszyscy gracze spasują, nie zdecydują się na to, żeby ją ode mnie kupić, to dopiero wtedy ja mam możliwość pobrania tej karty do siebie. W tym momencie skończyłbym swoją kolejkę. Tak, skończyłbym swoją akcję. Jeżeli tak się nie stanie, to w tym momencie mogę też zdecydować, a są jeszcze wolne miejsca na torze eksploracji, że eksploruję kolejną kartę. Karty mają swoje wartości od 1 do 5. Karty wprost mówią, które są jak gdyby silniejsze, a które są słabsze, ponieważ one pozwalają nam właśnie na zdobywanie tych dużych kart lordów, więc wiadomo, im większa wartość, tym ta karta troszeczkę rzadziej występuje w talii, przez to jest po prostu silniejsza. Jeżeli nikt się nie zdecyduje, no to odkrywam kolejną kartę i kolejną. Za każdym razem, kiedy odkrywam kartę i będzie to karta sojusznika, czyli ta karta mała, kolorowa, to pytam współgraczy, czy chcą ode mnie ją kupić. Gdyby Paulina zdecydowała się na przykład na kupno ode mnie tej karty w pierwszym ruchu, to w tym momencie Paulina nie bierze już udziału w kolejnych właśnie tych zapytaniach, w tych takich powiedzmy licytacjach drobnych. Może po prostu zdobyć tylko jedną kartę na kolejkę innego gracza. Natomiast koszt kolejnych kart wzrasta o 1, czyli jeżeli powiedzmy Paulina spasowała, Adaś kupił kartę ode mnie za jedną perłę, to druga karta, którą ja już będę sprzedawał komuś, oferował moim współgraczom, będzie już kosztowała 2 perły. Trzecia 3 perły, czwarta pereł 4. Jeżeli nie będzie to karta sojusznika, a będzie to karta potwora, to w tym momencie rozpatruję tor potworów. Ja go sobie tutaj tak przesunę, żeby był lepiej widoczny. Albo może go nawet o tak wezmę. I teraz tor zagrożenia potworów pokazuje nam, jaką nagrodę otrzymam, jeżeli zdecyduję się walczyć z tym potworem, czyli zakończyć swoją akcję w tym momencie. Czyli gdybym po wyłożeniu takiego potwora na torze eksploracji stwierdził, że będę chciał z nim walczyć, to dobieram sobie albo jedną perłę, albo jeden żeton potwora, czyli te żetony o wartościach punktowych od 2 do 4. Jeżeli nie chcę walczyć z tym potworem, to w tym momencie przesuwam znacznik zagrożenia o jedno pole niżej. Tutaj już są lepsze nagrody, ale kontynuuję swoją eksplorację. Czyli tak naprawdę pomijając jak gdyby to zdobywanie dla siebie, daje troszeczkę lepsze możliwości swoim przeciwnikom. No ponieważ nie jest powiedziane, że ja tutaj odkryję też drugą kartę potwora i te lepsze nagrody zgarnę. Ten poziom zagrożenia, on tutaj dochodzi do maksymalnego poziomu i wtedy, jeżeli ktoś odkryje potwora, no już musi się zdecydować z nim walczyć i wtedy ten poziom się resetuje. Gdyby ten znacznik zagrożenia też powędrował gdzieś troszeczkę niżej, a ktoś zdecydowałby się walczyć z potworem, to wtedy też ten poziom zagrożenia zawsze się będzie resetował. Jest jedna wyjątkowa sytuacja, to znaczy, kiedy tor eksploracji będzie już zapełniony, to znaczy w tym ostatnim, jako ostatnia piąta karta, pojawi się tutaj karta potwora, to wtedy muszę walczyć z potworem.
obojętnie czy chcę, czy nie chcę, obojętnie gdzie ten poziom zagrożenia, jak wysoki jest, jaką mi daje nagrodę, muszę zdecydować się na pobranie nagród z poziomu zagrożenia, z tego toru zagrożenia i zresetowanie tego toru. Dodatkowo, kiedy ten tor zostanie zapełniony i pojawi się tutaj ostatnia karta i będzie to sojusznik, to jeżeli inni gracze już albo spasowali, albo nie mają możliwości kupienia, albo no, nie chcą kupić, to wtedy ja też tego ostatniego sojusznika muszę zabrać już wtedy do siebie do ręki. Zawsze, kiedy rozpatruję ostatnią kartę, czy to potwora, czy to sojusznika, to wtedy zdobywam perłę, okay? Czyli ta ostatnia karta, którą już zabieram do siebie albo zdobywam nagrodę, jeszcze dodatkowo daje mi jedną perłę z zasobów ogólnych i wtedy reszta tego toru eksploracji po prostu się resetuje. Resetuje się w taki sposób, że karty potworów odpadają jak gdyby z gry, czyli trafiają na stos kart odrzuconych. Gdyby talia się nam skończyła, to wtedy stos kart odrzuconych z powrotem zostanie wtasowany jako talia do gry. Natomiast pozostałe tutaj karty sojuszników, czyli te karty w 5 różnych kolorach, trafiają na odpowiednie stosy. Czyli gdyby były tutaj, no tak rozłóżmy przykładowo. Może niekoniecznie z dodatku jeszcze. Okej. Okay. Mieliśmy taką sytuację, coś się tam podziało, wykładam ostatnią kartę, nikt nie chce jej ode mnie odkupić, więc ja siłą rzeczy muszę ją zdobyć do swojej ręki, zdobywam też jedną perłę z banku, natomiast pozostałe karty spadają na swoje stosy. Meduza spadnie na stos meduz, zielone karty ze skorupiakami trafiają na stos rady skorupiaków, żółta karta z konikiem morskim trafia na żółty stos koników morskich. To jest tak zwana rada sojuszników i tutaj te karty trafiają zakryte i nie można już ich podglądać, czyli mamy też tutaj taki, powiedzmy, taką mechanikę memory, gdzie trzeba zapamiętywać, co gdzie trafiło, jakie karty o jakiej wartości, natomiast no, ilość jak gdyby tych kart jest wiadomo jawna i widoczna, tak, dla wszystkich graczy. To jest pierwsza możliwa akcja, którą mogę wykonać w turze, czyli eksploracja. Druga możliwa akcja będzie już dużo prostsza, ponieważ kiedy tutaj pojawiają się karty na tych poszczególnych stosach rady, jako drugą akcję mogę wybrać sobie jeden z tych stosów i po prostu cały ten stos, bez podglądania oczywiście, zabrać sobie na rękę. I to jest druga możliwość rozgrywania swojej akcji turze. Czyli natomiast jest albo eksploruję, albo zabieram. Albo eksploruję, albo zabieram, albo trzecia opcja, czyli kupno lorda. Ponieważ lordowie, i tutaj już chyba fajnie by było, żebyśmy w pierwszej kolejności zerknęli sobie na anatomię tej karty lorda. Wezmę sobie przykładowo takiego rozbójnika. Bliżej. I do twojej lewej. W sensie, o, i jeszcze bliżej możesz. Jeszcze bliżej mogę? Okej. Okay. Karta wygląda w ten sposób, że w swoim lewym górnym rogu ma wartość punktową, w tym wypadku 4 punkty zwycięstwa na koniec gry. W prawym górnym rogu może mieć oznaczenie klucza, ale nie musi mieć. Jeżeli ma klucz, no to jest po prostu taką fajnie wypaśną kartą, która jeszcze pozwoli nam zdobyć miejsce. Natomiast w lewym dolnym rogu znajduje się koszt tej karty, tutaj oczywiście nazwa i efekt, który ta karta posiada. I teraz, w jaki sposób rozpatrujemy możliwość zdobycia tej karty. Jeżeli w przypadku rozbójnika mamy koszt 9 i mamy tutaj zaznaczone czerwony znacznik krabów i jeszcze jedną taką bańkę, tak to nazwijmy, to w tym momencie, żeby wykupić tego lorda, ja muszę z ręki wyrzucić, jak gdyby zapłacić za tę kartę kartami sojuszników. W ten sposób muszę, no przykładowo, tak, chcę kupić 9, więc muszę zapłacić sojusznikami, których siła, czyli ta wartość na karcie, będzie 9 w sumie lub wyższa. Dodatkowo muszę zapłacić dwoma kolorami. Jeden to musi być czerwony, a drugi
co symbolizuje ta banieczka, to jest dowolny kolor. Czyli w tym wypadku mogę na przykład zapłacić trójką czerwoną, trójką zieloną i czwórką zieloną. W ten sposób jest 10 punktów, czyli mogę, jak gdyby przekraczam tą wartość dziewiątki, gdybym miał taką możliwość, żeby zapłacić równo 9, też mógłbym to jak najbardziej zrobić. I zauważcie, no robię to dwoma kolorami, tak? Czyli czerwonym i jednym dowolnym. W moim przypadku wybrałem sobie kolor zielony. Nadwyżka w żaden sposób nie jest mi zwracana. Więc w ten sposób zdobyłem kartę lorda i też przesuwam wszystkich pozostałych lordów w prawo. Akcja dobiega końca. Gdyby się tak zdarzyło, że tych lordów tutaj będzie już tylko trzech i z trzech wezmę ostatniego i zostanie dwóch, to w tym momencie pobieram dwie perły i wtedy dziedziniec uzupełnia się do sześciu lordów po moim ruchu. Ok? I teraz tak, co ci lordowie w ogóle potrafią? Może jeszcze jedna rzecz, o której też łatwo zapomnieć. Mianowicie, o ile muszę zapłacić sojusznikami we wskazanych przez ten koszt zakupu lorda kolorach, czyli w tym momencie jednym czerwonym i jednym dowolnym innym kolorem, to jeżeli brakuje mi tutaj wartości, to mogę dopłacić perłami. Czyli mogę zapłacić powiedzmy trójeczką i piąteczką zieloną. Mam dwa kolory, czyli spełniam ten warunek razem. Mam 8, tutaj jest 9, czyli jedną perłę jeszcze dopłacam do banku i w ten sposób mam 9. Mogę pozyskać tego lorda. Gdy pozyskuję lorda, te karty, za wyjątkiem jednej karty o najniższej wartości, wszystkie pozostałe odrzucam, a tę kartę o najniższej wartości kładę odkrytą przed sobą jako przyłączony do mnie sojusznik. To jest o tyle ważne, że sojusznicy na koniec gry też dadzą mi punkty zwycięstwa. Z każdego koloru wezmę jednego sojusznika o najwyższej sile. I tyle dostanę punktów zwycięstwa na koniec gry. Natomiast po zakupie lordów zostaje u mnie tylko najsłabszy sojusznik. Czyli ważne jest też to, żeby odpowiednio sobie tam dysponować tymi kartami i na przykład płacić albo tylko dużymi kartami, nie? Żeby jakiś duży sojusznik się do nas przyłączył. Albo tylko słabymi kartami, jeśli i tak nam to nie zrobi różnicy i tak przyłączymy jakiegoś sojusznika byle jakiego albo z koloru, który już mamy i tak dalej, nie? Gdyby było tak, że powiedzmy zapłaciłbym piątką czerwoną i piątką zieloną, to wybieram sobie, który kolor sobie zostawiam, nie? Jeżeli mają taką samą wartość. Więc to jeszcze tyle, jeśli chodzi o sojuszników. I teraz tak, lord trafia do mnie przede mnie, tak? I ma jakąś tam swoją specjalną zdolność. Jeżeli jest tutaj taka, o, tutaj może to pokażę. Tak, widać? Mhm. Tutaj jest taka strzałeczka. Jeżeli na karcie jest taka strzałeczka, to w tym momencie ta karta ma efekt jednorazowy, który aktywuje się w momencie, kiedy zagrywam tego lorda. Jeżeli nie ma takiej strzałeczki, to w tym momencie ten efekt jest efektem stałym. Ok? Mhm. No i wiadomo, że tutaj to od razu rozpatruję. Mam jakieś pytania w ogóle tam z czatu? Bo ja tak gadam. Wiesz co, tylko dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest uwaga Groma, że jak jest teraz ta druga kamerka, to patrzy się, że na tej głównej kamerce Paulina jakby siedzi z lewej strony, a tutaj nagle z lewej strony pojawia się twoja ręka i generalnie może być mindfuck. A poza tym nie. Poza tym ludzie do nas dołączają, witają się z nami. Witamy na przykład Berusaja 3. Berusaj 3. Prawdziwy. Berusaj trzeci, prawdziwy, prawilny, także witamy cię serdecznie, fajnie, że nas trafiłeś. Tak, okay. Tyle, możesz kontynuować. Dobra, wracając. Zdobyłem sobie lorda, aktywuję jego zdolność, coś się dzieje. Jeżeli chodzi o lordów, oni też występują w różnych kolorach. Jest pięć kolorów, które odpowiadają wprost właśnie kolorom tych sojuszników.
I teraz, może polećmy też po kolei, bo to też jak gdyby te zdolności będą troszeczkę jak gdyby w danych typach, tak? To znaczy, czerwoni lordowie to są lordowie wojownicy i oni mają różne takie interakcje jak gdyby między graczami. Takie wprost, mogą ewentualnie też zagrywać, oddziaływać na potwory, coś podbierać, jakieś żetony i tak dalej, i tak dalej. Niebiescy to politycy. Niebiescy lordowie grają z innymi lordami i też na nich jakoś tam oddziaływują. Żółta rasa to są farmerzy. Farmerzy nie mają żadnych specjalnych zdolności, ale są warci bardzo dużo punktów zwycięstwa. Na koniec tak na czysto, tak? Rasa zielona to są kupcy i kupcy współgrają z perłami, czyli pozwalają nam te perły zdobywać albo coś jakoś tam robić machloje z tymi perłami i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o lordów w kolorze fioletowym, których tutaj jeszcze się tacy nie pojawili, ale zaraz się pojawią. Tutaj mamy przykładowego lorda w kolorze fioletowym, alchemika. To są to magowie i magowie oddziaływują na stosy rady, na tych sojuszników. Pozwalają nam na przykład podebrać cały stos albo dają nam jakieś dodatkowe akcje, kiedy wykonujemy akcję zabierania stosu i tak dalej, i tak dalej. Więc oni tutaj tymi naszymi sojusznikami bardzo dużo grają. Oprócz tych pięciu kolorów, które właśnie korespondują z tymi kolorami sojuszników, mamy też tak zwanych arystokratów. Arystokraci wyglądają w taki sposób... No, jeszcze bliżej możesz. O. Arystokraci nie są przypisani do żadnego koloru konkretnego. Oni do swojego zatrudnienia wymagają sojuszników zawsze we wszystkich pięciu różnych kolorach. Sami dają mało punktów, ale pozwalają nam od razu zdobyć płytkę miejsca. Mają trzy klucze i tutaj też uwaga, jeśli chodzi o nowe dodruki Abyssa, w nowych dodrukach nie ma tutaj tej wartości trzech kluczy, tylko opieramy się na informacji zdolności na karcie, która pozwala nam od razu zdobyć płytkę miejsca, ignorując właśnie te klucze. I to jest ostatni krok, który wykonujemy w swojej turze. Jak ja jeszcze raz przypomnę, tak? Czyli pierwszy krok, spiskowanie na dziedzińcu, czyli możemy uzupełnić ten dziedziniec, wykupując dodatkowych lordów za perły, tak? Czyli odkrywając ich za perły. Drugi krok to jest właśnie faza akcji, czyli albo tor eksploracji, albo pobranie jednego całego stosu rady, albo zakupienie jednego lorda. Natomiast trzecim krokiem jest sprawdzenie, czy po tych naszych akcjach dysponujemy trzema lub większą ilością kluczy. Ponieważ lordowie, których zdobywamy i mają nadrukowane klucze, albo żetony kluczy, które zdobywamy walcząc z potworami, pozwalają nam zdobywać miejsca. I jeżeli mamy takich kluczy nadrukowanych, czy też w formie żetonów 3, to wtedy musimy za te klucze wykupić miejsce. Na początku gry z tej talii z płytkami miejsc jedno miejsce będzie odkryte. Kiedy pierwsza osoba decyduje się na jak gdyby zakupienie miejsca, to albo z tych miejsc odkrytych bierze jedno, czyli no na początku gry ma tylko wybór z jednego miejsca, albo wybiera od jednego do czterech miejsc z góry talii, sprawdza je sobie, wybiera z nich i zdobywa jedno, natomiast pozostałe zostawia odkryte i w tym momencie inni gracze grający po nas mają możliwość jak gdyby lepszego wyboru z większej ilości tych miejsc. Okay? Czyli sami robimy sobie dobrze, ale innym sobie dobrze, też robimy ale innym dobrze. Zostawiamy w zasadzie też dobrą sytuację. Mhm. I teraz miejsca po prostu dają nam też dużo punktów zwycięstwa. To są takie finishery trochę na koniec gry, ale będziemy je zdobywać w trakcie, wiadomo, całej rozgrywki. Tutaj przykładowo Słoneczna Rozpadlina. Dostajemy 3 punkty na koniec gry za każdego twojego przyłączonego sojusznika z rasy krabów plus 5, czyli na koniec gry
każda czerwona karta, którą będę miał przyłączoną u siebie, czyli taką, z której kupiłem Lorda, da mi 3 punkty, dodatkowo jeszcze 5 punktów za free, tak? Czyli gdybym miał na koniec gry jednego sojusznika z rasy krabów i to miejsce, to zdobędę dzięki temu miejscu 8 punktów, tak? I no, te miejsca, wiadomo, nie będziemy ich sobie tłumaczyć wszystkich, bo tutaj w zależności od tego, co wejdzie do gry, to sobie przeczytamy, jakie nam dają zdolności. To jest chyba tyle, jeśli chodzi o zakupienie miejsca. Natomiast kiedy to miejsce trafia u nas i my wykorzystaliśmy jakiś lordów z kluczem do zakupu tego miejsca, to miejsce przykryje nam tych lordów. Z jednej strony wiemy, że ten klucz jest już nieaktywny, bo on został wykorzystany do zakupienia miejsca. Są jeszcze dwie dodatkowe rzeczy. Ten lord, mimo tego, że miał wcześniej jakąś zdolność, która cały czas była aktywna, teraz już ta zdolność nie jest w ogóle aktywna. Tak? Czyli tracimy jak gdyby zdolność tego lorda. Z drugiej strony mamy tak naprawdę tutaj taki troszeczkę no, miecz obosieczny, bo ten lord dzięki temu, że został że została przy jego pomocy zakupiona jakaś lokacja, jest też odporny na działanie wszystkich efektów pozostałych. Jeżeli w grze pojawia się efekt, który odnosi się do wolnego lorda, to chodzi o lordów, którzy nie zostali wykorzystani do zakupienia miejsca. Każdy lord, który nie jest wsadzony pod miejsce, jest wolny i może być efektem jakichkolwiek zdolności. Ci lordowie są już po prostu nietykalni do końca gry. No ale też, wiadomo, wartość punktowa, oczywiście ten lord przynosi nam ją na koniec gry, więc tego jak gdyby nie traci, traci tylko i wyłącznie tą zdolność tutaj. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o zdobywanie miejsc. No i tak, gramy sobie w taki sposób po kolei swoje tury. Gra kończy się na dwa sposoby w tej grze podstawowej. Pierwszy sposób to jest taka sytuacja, kiedy któryś z graczy zdobędzie swojego siódmego lorda. W tym momencie on wywołuje koniec gry i każdy z pozostałych graczy ma jeszcze do rozegrania jedną kolejkę. Drugi możliwy warunek, żebyśmy zakończyli grę, to jest wyczerpanie talii lordów. Bardzo rzadko się to zdarza i w zasadzie w niepełnym składzie osobowym no wręcz nie jest możliwe do spełnienia. Natomiast no też jest to warunek, który powoduje, że w tym momencie rozgrywamy już ostatnią kolejkę, jeżeli nie możemy uzupełnić tego dziedzińca. Na koniec gry podliczamy punkty z lordów, których wykupiliśmy, z miejsc, które zdobyliśmy. Zdobywamy punkty, które są nadrukowane na żetonach potworów, które zdobyliśmy. I zdobywamy dodatkowe punkty za przyłączonych sojuszników. Z każdego koloru z przyłączonych sojuszników zdobywamy za największego tego sojusznika punkty. Jeszcze też taka uwaga, kiedy rozpatrujemy koniec gry, to w tym momencie karty, które jeszcze nam zostały na ręce, odkrywamy i z każdego koloru, z kart, które mamy na ręce, też możemy sobie najsłabszego sojusznika z każdego koloru przyłączyć do siebie. Nawet jeśli ten kolor już mamy, tak? Tak, nawet jeśli ten kolor już mamy. Okay. Możemy sobie z każdego koloru przyłączyć, czyli to też tak niekoniecznie jak gdyby zostanie z dużą ilością kart na ręce na koniec gry powoduje, że tutaj jesteśmy bardzo mocno w plecy, bo być może dzięki temu zdobędziemy dużo punktów, jeżeli będziemy trzymać na ręce jakieś wartościowe karty. No i to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o te zasady gry podstawowej. Jeżeli chodzi o w kontekście już jak gdyby dodatków, to można jeszcze wspomnieć o takiej drobnej zasadzie, że liczba kart na ręce w tej grze podstawowej nie jest ograniczona. To się troszeczkę zmieni w dodatku Lewiatan. Więc tyle, jeżeli chodzi o grę podstawową. Czy w grze podstawowej, poza kartami lordów, jest jakiś sposób na to, żeby tych lordów z dziedzińca wyrzucać?
Czy ja mogę na przykład, nie wiem, zapłacić perłami, żeby jakiegoś lorda odrzucić? Czy nie, perły nie, płacę tylko za perły, dokładanie tak, lordów? Perły tylko i wyłącznie do tego, żeby spiskować na dziedzińcu, czyli dołożyć lorda na wolne pole na początku, przed jeszcze naszą akcją. Dodatkowo właśnie do wykupienia sojuszników, kiedy ktoś inny eksploruje. Dodatkowo możemy perłami dopalać brakujące koszty do wykupienia lordów. Natomiast to też uwaga, bo też często się o tym zapomina, perły na koniec gry nie dają żadnych punktów. Ok? Tak jest. Dobra. Czy wszystko jest jasne? Czy macie jeszcze jakieś pytania, jeśli chodzi o samą podstawkę? Bo tutaj i Adaś, i Paulina, my generalnie znamy podstawkę, więc pytanie też do czatu, czy coś jeszcze ewentualnie dotłumaczyć. Czat na razie mówi, że nie. Kibi mówi, że poszedł sobie zrobić kolację, wrócił, a to z Durźgodo. No tak. A Grom napisał, że aż plansz Carles przysypia. Dobra. Spokojnie, lecimy dalej. Dobra, lecimy z pierwszym dodatkiem, czyli jest to dodatek Kraken. Dodatek Kraken daje nam taką czadową figurkę Krakena i dodaje nam przede wszystkim, dodaje nam czarne perły, czyli nebulisy. Tak one się tutaj nazywają. Może jakieś porównanie? Zróbmy porównanie. Tak. Białe perły, czarne perły. Nie? Czorne srebro. Ja? Widzicie? Forsztelujecie się to. Grom pisze, malowałbym. Tak. Nadaje się to do malowania. A potem jeszcze w ogóle, tu jest jeszcze większy w lewiatanie. dobra. Jeżeli chodzi o Krakena. W przeciwieństwie do jakichś tam innych gier, gdzie dodatki czasami są modułowe, to tutaj po prostu wprowadzamy Krakena w całości, nie ma tutaj jakichś tam tylko wariantów, tak? I teraz, Kraken przede wszystkim daje nam dodatkowych sojuszników z rasy Krakenów. Ci sojusznicy wyglądają w taki sposób, uwaga, tam. Mhm. To są małe karty, które... Aha. Które wyglądają tak. Nie mają żadnego koloru, ponieważ są jokerami i możemy je wykorzystać jako dowolny kolor i pokazują, ile dają nam czarnych pereł. Tych sojuszników w normalny sposób zdobywamy, czyli kiedy odkrywają się tutaj na torze eksploracji, ktoś może nam ich odkupić, my możemy je zdobyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdyby jakiś sojusznik z rasy Krakenów miał spaść z toru eksploracji, to w tym momencie aktywny gracz wybiera, do którego stosu rady go przypisze. Mhm. Okay? Na każdego jeszcze... z nich, może sobie ich podzielić. Tak. Może sobie podzielić, więc tutaj jasne? Już... W ogóle już to memory na takim wyższym levelu, tak? Zapamiętanie, gdzie jest jeszcze sojusznik z Krakenów, tak? Mhm. I teraz, co nam ci sojusznicy z Krakenów dają? Możemy płacić nimi jako jokerami za lordów, czyli wybieramy sobie, jakim kolorem jest ten każdy sojusznik z Krakenów i po prostu płacimy i już, tak? Zdobywamy czarne perły w momencie, kiedy ta karta przysłuży nam do zakupienia lordów. Natomiast sojusznicy z rasy Krakenów nigdy się do nas nie przyłączają. Mhm. Czyli oni po prostu zawsze będą usuwani na stos kart odrzuconych. Gdyby się zdarzyła taka sytuacja, że za jakiegoś lorda zapłacimy wyłącznie tymi kartami Krakenów, to wtedy nie przyłączymy żadnego sojusznika. Mhm. Okay? Pytanie. Mhm. One mają nadrukowane perły. Perły dostajemy przy zabraniu czy przy wykupie? Przy wykupie. Okay. Przy wykupie. To jest ważne, jeżeli zagrywamy tę kartę jako kartę aktywną, to wtedy dostajemy te czarne perły, zwane tutaj nebulisami. I już znowu pierwsza uwaga, jeżeli coś, jakaś zdolność mówi i odnosi się do pereł, to perły to są tylko białe perły, a nebulisy to są nebulisy, czyli czarne perły. Czyli tak lekko rasistowsko. Proszę? Lekko rasistowsko. Ja nie mam nic jak gdyby do segregacji. Ja nawet piorę białe z czarnymi i w ogóle z czerwonymi i tak dalej, więc no, tak. Ale kolor perłowy to jest raczej kolor biały. Więc... Tak. Okej, okay. Przepraszam. No, może być taki, nie wiem, bardziej ciepły, biały, taki no, bardziej śniady i tak dalej. Nie jest na pewno dobra, bo nas zdejmą z anteny.
Słuchajcie, zdobywamy te czarne perły. I teraz, o ile same karty krakenów wydają się dosyć mocne, no bo są jokerami, możemy je sobie wykorzystać jako dowolny kolor i tak jeszcze dają nam perły. Wow, super, tak? No to już tak naprawdę z tymi czarnymi perłami tak wesoło nie jest. Ponieważ nebulisy to są tak naprawdę, to jest taka waluta trochę podziemia, tak? Podziemia pod wodą, hehe, nie? Słuchajcie, chodzi o to, że to jest po prostu waluta do różnych nielegalnych transakcji i na koniec gry każdy nebulis, każda czarna perła, którą będziemy mieli w swoich zasobach, da nam ujemny punkt. Każda jedna to jest jeden ujemny punkt. Mhm. Dodatkowo, pierwsza osoba w grze, która zdobędzie nebulisy, zdobywa figurkę krakena. Jeżeli inna osoba ilość tych nebulisów wyrówna albo przebije, wtedy ona przejmuje tego krakena. No i teraz kraken na koniec gry daje nam minus 5 punktów. Czyli no, z jednej strony fajnie, a z drugiej strony jakimś tam kosztem. Chyba nie chcemy tego krakena. I w jaki sposób tych nebulisów możemy się pozbywać. Pierwsza zasada, nebulisami nie możemy płacić, kiedy chcemy spiskować na dziedzińcu. I to jest mantra, trzeba o tym pamiętać. Nebulisami możemy dopalać różne takie standardowe akcje, natomiast w pierwszej kolejności musimy zapłacić i zrzucić się ze wszystkich białych pereł, które mamy, a dopiero potem możemy dopłacić jednym nebulisem na daną transakcję. Mhm. Tak. Czyli przykładowo, jeżeli będę chciał kupić Lorda i zabraknie mi tutaj dwa wartości i będę chciał dopalić perłami, to w pierwszej kolejności muszę dopalić białą perłą, to jest ostatnia biała perła, którą mam tutaj w zasobach w tym przykładzie, i dopiero wtedy mogę jednym nebulisem jeszcze dopłacić, wtedy odrzucam go do banku. Ale no tak samo jest przy tych transakcjach między graczami. To znaczy, chcę na przykład jakiegoś sojusznika, gdzie Paulina eksploruje, Adaś już zapłacił powiedzmy za jeden, ja teraz kupuję coś za dwa, no to zapłacę jedną białą i jedną czarną perłą, no bo tak, nie? Mhm. I w tym momencie mogę też przekazać nebulisy innemu graczowi, a i zaczyna się właśnie tutaj kombinowanie, komu wcisnąć tego krakena i komu wciskać ujemne punkty. Mhm. Więc no, jak gdyby robi się z tego fajna negatywna interakcja. Jej! Pytanko na szybko. Mam dwa nebulisy. Ty masz powiedzmy dwa nebulisy. Paulina nie ma w ogóle nebulisów. Kupuję kartę od Pauliny, więc płacę jedną białą, jednym nebulisem. Czy ja jestem na jednym nebulisie? Ty jesteś na dwóch nebulisach. Załóżmy, że ja nie. Tak, załóżmy, że ty masz krakena, czyli tak właśnie. Ty mi go przekazujesz. Czyli jak pozbędę się, to też go przekazuję. Tak, okay. Tak. Zawsze kraken wędruje do osoby, która ma tych nebulisów najwięcej. Mhm. Albo do osoby, która dorówna do poziomu nebulisów, albo przekroczy. Okej, okay, czyli ja mam trzy, ty masz dwa, Paulina nie ma wcale, ja jej płacę, mamy dwa, dwa, to ci nie przekazuję, bo dopiero się zrównałem, bo zrównałem jakby w dół. Tak. Okej, okay. Okej. Okay. Dobra, jeżeli chodzi o tych sojuszników z rasy krakenów, ważna zasada, na koniec gry, jeżeli mamy jakiś krakenów na ręce, to w tym momencie oni też dają nam nebulisy na koniec gry, czyli jeżeli nie wykorzystamy ich wcześniej, no to i tak te nebulisy zdobędziemy. I tutaj jest tak naprawdę rzecz, która... Ja nie znalazłem tego w żadnym faku, ponieważ to, co się dzieje na koniec gry, dzieje się jak gdyby symultanicznie. Wszyscy gracze to rozgrywają jednocześnie. I załóżmy taką sytuację. Ja mam nebulisów 5, mam krakena. Wy macie nebulisów po 4, ok? I na koniec gry okazuje się, że ja w ręce nie mam żadnego krakena, czyli zostaję na piątce, a ty zagrywasz na przykład trójkę i Paulina też zagrywa trójkę. I zrównujecie się z siódemką. I teraz pytanie, do kogo wędruje kraken? Dlatego ja uważam, że w tej sytuacji, żeby uniknąć takiej zagwozdki, na końcu gry wyjątkowo powinno się to też rozpatrywać
od pierwszego gracza, czyli tego, który skończył grę, no bo pozostali mają jeszcze kolejkę, tak? Mhm. I wtedy od ostatniego gracza powinno się chyba rozpatrywać te jak gdyby odkrywanie tych ostatnich sojuszników i przyłączanie i ewentualnie zgarnięcie Nebulisów. Właśnie po to, żeby Kraken miał możliwość przewędrowania i wydaje mi się, że to jest sensowny taki home rule, natomiast nie znalazłem nigdzie żadnego faku na ten temat. I tutaj pod tym kątem jak gdyby jest pewna luka, tak, w zasadach i nic innego nie pozwala nam jak gdyby lepiej i dokładniej tego zinterpretować. Dobra, więc mamy powiedziane, co robią Nebulisy i co robi Kraken. Oczywiście w dodatku są też dodatkowi lordowie, którzy grają tymi Nebulisami, więc się tam pozwalają szachermacher oddawać innym i tak dalej, i tak dalej. Ale w dodatku Kraken mamy też dodatkowe miejsca, które aktywują nam talię łupów. To jest talia łupów z taką tutaj skrzynią. Czyli to jest nowa talia w ogóle. Tak, to jest nowa talia, która współgra z paroma miejscami. O, ja sobie tutaj takie miejsce już przygotowałem. Przykładowo, porzucony konwój. Nie wiem, jak to się... Musisz cierpliwości, tak? Właśnie. I tutaj widzimy, że jest skrzyneczka, czyli aktywujemy talię łupów. Co się dzieje, kiedy zdobywamy takie miejsce? Zapewnia natychmiastowy dostęp do talii łupów. I tyle tutaj mamy na tej lokacji wspomniane. Więc nowa mechanika polega na tym, że kiedy aktywujemy łupy, dobieram pierwszą kartę z talii łupów i sprawdzam sobie, co tutaj mam. Mam 7, to jest wartość punktowa. Dodatkowo te karty mają wartości od 3 do 7. Karty od 3 do 6 dają jeszcze jakieś dodatkowe bonusy. Mogą mi dać klucz, mogą mi dać żeton potwora, etc. Natomiast 7 mają tylko i wyłącznie wartość punktową. I teraz, po każdym takim odkryciu karty mam decyzję, czy odkrywam dalej łupy, czy pasuje i to miejsce jest warte tyle, ile sobie łupów tam zachęchmęciłem. Ok? Jeżeli decyduję się odkrywać dalej, no to lecimy. Powiedzmy, jest 5, więc zdobywam żeton potwora. Ok, zdobywam żeton potwora, no i lecę dalej, tak? I odkrywam drugą 7. W tym momencie, kiedy powtarza mi się jakaś wartość, to natychmiast muszę przestać dobierać nowe karty łupów. Karty, które mają taką samą wartość, odpadają, a zostaje tylko z tą 5 i tylko z tym żetonem potwora. Czyli no, jeżeli miejsce daje, powiedzmy, w okolicach tam 12-15 punktów, takie standardowe jakieś inne, tak? No to tutaj mamy też możliwość albo zwiększenia na ryzyku tej wartości, no albo tak naprawdę możemy zostać z jakąś bardzo niską wartością, albo możemy no, w ogóle w drugim swoim ruchu już trafić na kartę powtarzającą się i zostać z niczym, nie? Okej. Więc to jest taka też ciekawa mechanika push your luck, jeżeli chodzi o te miejsca, które współgrają z łupami. Ja może jeszcze tylko tak dla przykładu powiedzmy tak, bo tutaj 7 to akurat dają tylko i wyłącznie punkty. Ale przyjmijmy tak, 6 daje nam dostęp do jednego ze stosu rady, nie? Mhm. Wykładam drugą 6, czyli zdobywam drugi stos rady, ale te karty spadają, ale stosy u mnie zostają, nie? Mhm, jasne. Czyli nagrody, które dostajemy za karty, zostają. Ja sobie już teraz tak nie wiem, czy stos rady, czy przypadkiem nie... Jedna karta z góry, po prostu losowa? Jedna karta z góry, tak. Teraz spoko. Mam troszeczkę... To ja w międzyczasie powiem, że Grom się oferuje, żeby mu wysłać Krakena i Lewiatana do lakierni i on ogarnie temacik. Także Gromik, ja bardzo chętnie. A nie, tak, przepraszam, stosisz, tak? Nie stos, faktycznie jedną kartę z wierzchu, ale musi być to karta sojusznika. Czyli jeżeli odkrywam tutaj potwora, to go pomijam i odkrywam dalej do momentu, aż będę miał sojusznika. Sojusznika zbieram na rękę, a potwory po prostu standardowo odrzucam, nie? Jasne. Dobra, więc tak to wygląda, no ale tutaj te 6 się powtórzyły, czyli odrzucam je, zostaje bez punktów, no ale z dwoma kartami, nie? W tym naszym przykładzie konkretnym.
I jeżeli chodzi o Krakena, to sobie tak tylko zerknę szybko i wydaje mi się, że... Okej. Tylko jeszcze jedną rzecz. Mhm. Pojawiają się tutaj dodatkowi lordowie, którzy dostają 3 dodatkowe żetony. Te żetony, to na tych lordach jest wprost powiedziane, którzy grają tymi żetonami, pozwalają nam rezerwować jeden z elementów na planszy. Okej? Czyli tak, mogę przy pomocy żetonu, który zdobywam do lorda, ten żeton od razu położyć na jednym ze stosów rady albo na wolnym miejscu w radzie, tak? Bo może się zdarzyć, nie wiem, że tutaj powiedzmy nie będzie żadnych żółtych, ale będzie mi zależało na żółtych, więc sobie kładę tutaj swój żeton swojego lorda. Dzięki temu nikt tego zarezerwowanego stosu nie będzie mógł ruszyć. Tutaj te karty normalnie będą sobie wpadały, tak? Natomiast do momentu, kiedy ja się nie zdecyduję na to, że jednak pobieram ten stos, to w tym momencie nikt nie może go ruszyć. Mogę tym żetonem zarezerwować lorda z dziedzińca. I tak samo, ten lord jest zarezerwowany, nikt inny nie może go kupić, tylko ja. Ale nie mam obowiązku, kiedy decyduję się na akcję zakupu lorda, wykupienie tego lorda. Czyli mogę wykupić innego, a ten cały czas zostaje tak długo, aż go nie ściągnę. Okay? Mogę też przy pomocy tego żetonu zarezerwować sobie jedną odkrytą płytkę miejsca. I tak samo, jeżeli chcę zdobyć miejsce, to mogę jakieś tam dowolne inne, natomiast tego mojego zarezerwowanego nikt mi nie ruszy. I mamy tutaj 3 takich lordów, którzy właśnie dają nam taki żeton do rezerwacji. Ważne jest to, że w każdym obszarze gry, czyli rada, lordowie i miejsca, może być tylko jeden żeton. Mhm. Czyli przykładowo, jeżeli Adaś zarezerwuje swoim żetonem, powiedzmy, sojuszników z koników morskich, to ja, zdobywając lorda, który daje mi drugi taki żeton, nie mogę położyć na zarezerwować czegokolwiek z rady, muszę zarezerwować lorda albo miejsca. Okay? I znowu pewna nieścisłość, jeśli chodzi o zasady, ponieważ w zasadach jest powiedziane, że kiedy jak gdyby zdobywam to, co zarezerwowałem, tak? Czyli, czyli wraca mi ten żeton, to mogę natychmiast położyć ten żeton ponownie. Natomiast lordowie, którzy grają tym żetonem, mają wprost strzałeczkę, czyli to jest jak gdyby jednorazowa rezerwacja. I tutaj też jest pewna nieścisłość, czy ta rezerwacja będzie się za każdym razem resetowała, kiedy jej dokonam, czy po prostu jest tylko i wyłącznie jednorazowa w trakcie gry. Taka ciekawostka. I też nie znalazłem odpowiedzi na to, tak? Też nie znalazłem na to odpowiedzi, ale akurat w tym przypadku to jest taka rzecz, która mi niedawno wpadła do głowy, jak już tutaj jechałem, no i też nie szukałem jak gdyby w żadnych tam na forach, na BGG i tak dalej, w jaki sposób się jak gdyby do tego odnoszą, nie? Więc to też pewna nieścisłość. Ja myślę, że możemy sobie ustalić, że skoro jest powiedziane w zasadach, że ten żeton wraca, no to niech on wraca, niech on rotuje, zobaczymy jak to po prostu zadziała, tak? Najwyżej stwierdzimy, że ta mechanika jest za mocna, być może w ogóle nie wejdą ci lordowie, no zobaczymy po prostu. Jasne, że tak. Czyli tak po prostu sobie ustalmy, natomiast no tutaj zauważmy, że po prostu jest to jakiś tam w zasadach mały błąd. Jeżeli chodzi o Krakena, to jest tyle, czyli Nebulisy, Czarne Perły, czyli te żetony do rezerwacji i miejsca, które powodują dostęp do talii łupów. Tak to jest wszystko, jeśli chodzi o Krakena. No i teraz Kraken, potwór z głębin, wielka, olbrzymia bestia. Mówimy, kurde, już nic groźniejszego i nic większego w tych głębinach na nas nie czeka, tak? Przecież tymczasem, nie? Bruno Catala, hold my beer, nie? Słuchajcie, wjeżdżają lewiatany. Bach. Co się dzieje tutaj z tymi lewiatanami? Tutaj Blue Arge pisze, trochę skomplikowana ta gra, godzinka już minęła, to dopiero tłumaczenie zasad. Wiesz co, generalnie zasady wydają się rozległe i są rozległe, jest ich trochę, ale sama zobaczysz, tak, że... Półtorej godzinki i będziemy mieli koniec. No? Tak, będzie po zabawie.
To też po prostu mamy świadomość tego, że tych jak gdyby zwykłych zasad do podstawowego Abyssa jest na tyle różnych materiałów w internecie, że nie ma sensu co pokazywać samej jak gdyby podstawki, a my znamy po prostu też Abyssa na tyle, że jesteśmy w stanie tutaj zagrać ze wszystkimi tymi dodatkami, więc no, a z uwagi też na to, że jak się wgryziesz troszeczkę w zasady, to właśnie zaczynasz zauważać te niuanse, które nie są wytłumaczone i które należy gdzieś tam w fakach troszeczkę poszukać, czy zrobić sobie z tego home rule'a. No i tutaj jak gdyby też z tego wynika to, że chcemy to pokazywać, chcemy to omówić i właśnie jakiś taki pomysł dać, jak to rozwiązać. Nie wiem, czy to musisz... O, tak właśnie. Tylko ręka mi się trzęsie, nie ucieka. Tak. Dodatek Lewiatan daje nam właśnie tego władcę głębin, tak? W dodatku Lewiatan możemy grać do 5 graczy, to znaczy ja dostajemy... Przepraszam, ale ja mam cały czas, jak mówisz Lewiatan, to ja mam w głowie twój dobry sąsiad. Ej, to jest w ogóle chore, jak można sieć dyskontów spożywczych nazwać po prostu, wiesz, no, mitologicznym potworem! Twój dobry sąsiad! Przyjdź na zakupy z całą rodziną, Lewiatan! Coś my się pośmiali. Słuchajcie, Lewiatan pozwala grać do 5 graczy, czyli dostajemy dodatkowy kubeczek dla 5 gracza i ten kubeczek już w Lewiatanie jest przeźroczysty i kubeczki w nowych wydaniach Abyssa też są w tym standardowym w podstawce przeźroczyste, natomiast ilość pereł i tak jest jawna, więc tutaj jak gdyby to jest tylko i wyłącznie kwestia taka estetyczna, tak to nazwijmy, tak? Tor zagrożenia, czyli to z tymi potworami, gdzie co zdobywaliśmy klucze, perły, żetony tamtych potworów i tak dalej, out, wypada, nie ma go. Dobrze, że wytłumaczyliśmy, jak działa ten tor i teraz go... Wow. O Jezu, aż się podziało, aż trochę musisz... Co? Gdzie trochę? Aha, eknąć. Tak, to wyglądało tak. Jak dobra. O, tak. Uwiadomienie nasze. Okej. Tak, to tak wyglądało. Boże, przestań, Paulina. Słuchajcie, oprócz tych komponentów w postaci super figurki, dodatkowego kubeczka i tak dalej, dostajemy planszę tak zwanej granicy, ponieważ na granicy naszego podwodnego królestwa czają się lewiatany. Mamy tutaj oznaczenia numeryczne od 2 do 12, z czego dwa skrajne pola są łączne dla dwójki, trójki i dla jedenastki, dwunastki. Dostajemy dwie kosteczki, dostajemy troszeczkę nowych żetonów, dostajemy talię kart z lewiatanami, czyli z wielkimi monstruami, które tam sobie nam pływają i zagrażają naszemu królestwu. I teraz tak, przygotowanie gry wygląda w ten sposób, że z tej talii lewiatanów wyciągamy sobie jedną kartę i rzucając kostkami i sumując te wartości, czyli w tym momencie 5, określamy, na którym polu na granicy ten lewiatan się pojawia, czyli tutaj na piątce. I teraz, anatomia karty lewiatana wygląda w ten sposób, że... Tak bliżej? Tak. Jest okej. Trochę do lewej, wyżej. Ale nam te ręce latają. Okej, dobra. Tak. Anatomia wygląda w ten sposób, że na górze z lewej strony mamy pokazane, których sojuszników, z których ras możemy wysłać do walki z lewiatanem. Tutaj mamy punkty życia tego lewiatana. Ten lewiatan ma akurat tylko jeden punkt życia, natomiast są też takie, które mają tych punktów życia więcej, są trudniejsze do pokonania. Mamy tutaj taką strzałeczkę, która pokazuje, jaką wartość ataku musimy przebić, żeby ściągnąć lewiatanowi jeden punkt życia. Dzięki temu zdobędziemy nagrodę, która jest przypisana obok tego punktu życia. Mhm. Natomiast w prawym dolnym rogu mamy pokazaną karę, jeżeli będziemy, tak naprawdę jeżeli lewiatan nas zaatakuje, wtedy albo odrzucimy perły, albo otrzymamy znaczniki ran, albo
albo będziemy odrzucać lordów, albo będziemy odrzucać sojuszników z ręki, no, i tak dalej, i tak dalej. Czyli no już takie dosyć bolesne impakty. Znacznik ran to jest znacznik, który nie był jeszcze wcześniej w grze, więc dostajemy żetoniki, które pokazują nam właśnie upływ krwi. Tych ran nie da się w żaden sposób pozbyć w trakcie gry i na koniec gry każda rana to jest minus jeden punkt zwycięstwa. Okay. Lewiatan, który wylądował na naszym stole na granicy, na tym określonym polu, otrzymuje właśnie znacznik życia. O, sobie już wyciągnę. Pyk. I pokazuje, na jakim poziomie życia jest ten lewiatan, tak? Czyli to wiadomo, bardziej się będzie przydawało przy tych lewiatanach, które mają tych progów życia troszeczkę więcej. Dodatkowo otrzymujemy też sojuszników, którzy będą nas stricte wspierać w walkach z lewiatanami. Na starcie gry będziemy musieli usunąć z talii kartę poskramiacza. To jest czerwona karta Lorda z wersji podstawowej, która oddziaływuje z żetonami potworów. Gdyby ona pozwala nam zdobywać nagrody z tego toru zagrożenia, więc tutaj jak gdyby nie ma to zastosowania, więc trzeba tę kartę akurat z gry usunąć. Natomiast wchodzą też nowi lordowie, którzy też nas będą wspierać w tej walce, w tych walkach z lewiatanami. I teraz, jeżeli w trakcie eksploracji odkryjemy sobie kartę potwora, mamy tak naprawdę dwie opcje. Albo decydujemy się walczyć z jednym z lewiatanów, którzy pojawili się już na naszej granicy, albo będziemy unikać tej walki, ale tym samym zwabimy kolejnego lewiatana. Jeżeli zwabiamy kolejnego lewiatana, no to dobieramy nową kartę lewiatana i teraz sprawdzamy. Jest tutaj, powiedzmy, wyrzuciliśmy 5. W tym momencie to pole jest zajęte, więc przez to, że lewiatan musi zająć miejsce innego lewiatana, to ten, który jeszcze tutaj jest, zadaje nam atak. Okej? Okay? Czyli im bardziej będzie ta granica zapełniona, tym większa szansa, że jakiś lewiatan jednak nas zaatakuje. Nas hapsnie. Okej, okay? Nas hapsnie. No i też wiadomo, dwie standardowe K6, czyli średni wynik to jest 7, czyli siódemki po prostu im bliżej jak gdyby tych wartości środkowych, tym łatwiej jest ten wynik wyrzucić. Czyli tutaj pod tym kątem też możemy to sobie szacować. Jeżeli lewiatan nas zaatakował, starego wywalamy, nowego po prostu w jego miejsce na maksymalnej wartości życia wkładamy do gry. Jeszcze jeżeli chodzi o lewiatany. Decydując się na grę z dodatkiem lewiatan, na starcie oprócz tego, że otrzymujemy standardowy zasób w postaci jednej perły, otrzymuje też każdy z nas już startowo na rękę jedną kartę czerwonego kraba o wartości 1, tego podstawowego, z podstawowej wersji gry, ponieważ kraby zawsze mogą walczyć z lewiatanami. Każdy lewiatan może być pokonany przez kraby albo i inne rasy. Mhm. Okay? I teraz już powiedzieliśmy, co w sytuacji, kiedy chcemy próbować unikać tego zagrożenia, ale jednak, zostaniemy zaatakowani. Ale jeżeli chcemy walczyć, przykładowo, mamy tutaj takiego jegomościa. Takiego lewusia. Powiedzmy tutaj, takiego lewiatanka. I ja decyduję, że będę chciał z tym lewiatanem jednak walczyć. W ten sposób. Ale musisz to wylosować. Tak, muszę wylosować potwora, okay. No i stwierdzić, że jednak tak. Lecę tam na niego, tak. Nie? Okej. I teraz z mojej ręki, z kart sojuszników, wybieram sobie jedną kartę, tylko jedną kartę, okej. Ona musi pasować kolorem do tych sojuszników, którzy mogą walczyć z lewiatanem, tak? Czyli przykładowo, na przykład będę chciał pokonać tego lewiatana moją jedynką. Dodatkowo rzucam jedną kostką i dodaję ten wynik
do siły mojego sojusznika. Mhm. W tym momencie uzyskałem w sumie 4 siły, ok, i pozwala mi to pokonać. On ma tutaj 3 wytrzymałości na pierwszym progu, czyli dzięki temu zrzuciłem mu 1 punkt życia, zdobywam nagrodę żetonu potwora. Potwora czy lewiatana? Okay? Potwora. Ok. Potwora. I teraz tak, gdyby się nie udało, to znaczy rzuciłbym 1, czyli razem mam 2, nic się nie dzieje, ten lewiatan mnie nie atakuje, natomiast moja kolejka kończy się natychmiast, a ja jeszcze w nagrodę, że jednak podjąłem się tej heroicznej walki z lewiatanem, uzyskuję jedną zwykłą białą perłę. Okay. Czyli to nie jest tak jak gdyby całkiem, żebym nie był całkiem stratny na tym ruchu. No a wiadomo, tego sojusznika no, muszę i tak odrzucić, nie? Tracę. Co jeśli remisujesz? Gdyby się, jak remisuję, to też wtedy spada. To jest po prostu pułap 3, czyli muszę mu zadać 3 albo więcej. Tak? Jasne. Tutaj też powiedzmy, zróbmy sobie tak. To są łupy. Zróbmy sobie tak. Chcę powiedzmy walczyć z takim lewiatanem żółtą piąteczką. Mhm. I wyrzucę tutaj powiedzmy 6. Mhm. W ten sposób uzyskuję 11 siły. Pierwszy próg wytrzymałości tego lewiatana to jest 3. Drugi próg to jest 7, w sumie 10. Czyli mogę, ponieważ mam 11, zbić mu od razu dwa progi życia. Ok? Ok. Okay. Jedną kartą. Okay. Po tym udanym ataku, wiadomo, zdobywam żetony i następnie mam decyzję. Albo kończę akcję, albo decyduję się ponownie walczyć z tym samym lewiatanem. I wtedy na przykład nową kartę, on ma tutaj jeszcze, został się na piątce, więc nową kartę jeszcze powiedzmy wyrzucę. Jest tutaj powiedzmy 6 razem 7, tak, czyli pach, zabiłem lewiatana. I co się teraz dzieje? Oprócz tego, że zdobyłem te nagrody, karta lewiatana ląduje u mnie w moich zasobach jako pokonana karta. I teraz pierwsza osoba, która pokona jakiegokolwiek lewiatana, dostaje tego władcę głębin. Okay. Jeżeli inna osoba znowu zrówna się tymi łupami z lewiatanów, w sensie ilością pokonanych lewiatanów, albo przebije ilość pokonanych lewiatanów, to wtedy zabiera mi tego władcę głębin. I władca głębin na koniec gry daje 5 dodatkowych punktów. Okej. Okej? Jasna sprawa? Okej. Jeszcze jedno pytanie do walki. Czy możemy walczyć krakenem z lewiatanem? Czy możemy napuścić krakena na lewiatana? Wydaje mi się, że tak. Bo dlaczego by nie? I wtedy też dostajemy czarne perły, tak? Ale z czarnymi perłami to jest właśnie tutaj tak troszeczkę triki, ale wydaje mi się, że... Czyli one mogą ze sobą walczyć. Ta-da! Perles na ciebie patrzy. Widzę. No, nie ma tutaj nic wspomnianego. Że nie. Okay. Natomiast w dodatku Kraken jest wprost powiedziane, że Nebulisy zdobywam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy używam do zakupu lotu. A, okej. Okay. Dobra. Więc nie wiemy, więc nie zdobywamy Nebulisów. Dobrze. Tak literalnie odnosząc się do instrukcji. Oczywiście. Dobra, okej. Okay. Natomiast tak, co tutaj jeszcze? Wiadomo, jeżeli odkrywam potwora i decyduję się nie walczyć z lewiatanem, czyli dokładam nowego, on mnie może zhitować, nie musi, tak? To w tym momencie mogę normalnie tego potwora odrzucam z toru i kontynuuję eksplorację. Okej, okay, tak? Jasne. To jest o tyle ważne, że muszę odrzucić tego potwora z toru eksploracji, ponieważ w tej grze podstawowej, jak jest tutaj potwór, to on zostaje i jak blokuje gdyby miejsce. A w lewiatanie po prostu no, jest większe prawdopodobieństwo, że jednak tutaj te potwory będą częściej wchodziły i że będziemy zmuszeni po prostu walczyć z tymi lewiatanami. Tak? Okej. Dobra. I co tutaj się jeszcze dzieje w tym lewiatanie? Przede wszystkim mamy nowych sojuszników, którzy stricte wchodzą w tym dodatku, którzy pozwalają nam na przykład rzucić 2 kostkami i wybrać wyższy wynik przy walce z lewiatanem. Dajże bliżej. Takie oznaczenie dwóch kosteczek. Jeszcze bliżej.
O, właśnie tak. Tak? Dobra, mamy to. Oznaczenie dwóch kosteczek. Okay. Mamy też, powiedzmy, taką, takiego sojusznika, który pozwala nam dopłacić perłą i za każdą dopłaconą perłę dostajemy plus jeden na kostce. Okej, okay. Za każdą perłę, czyli nie... Dobra. Czyli no, są tutaj tacy, którzy faktycznie mogą tamtym lewiatanom troszeczkę naklupać. Okej. Tak? Ale to jest jeszcze małe piwo, ponieważ... Małe miki. Ponieważ oprócz właśnie tych żetonów potworów z gry podstawowej, których mamy sobie w stosiku, dostajemy żeton potworów z dodatku lewiatan. One są oznaczone taką L-ką. Tak, L-ka w kółeczku. I teraz tak, widać po prostu, który stos jest tym stosem potworów standardowych, czyli tak. Są tutaj tylko wartości od 2 do 4 tak. punktów na koniec gry, a który stos jest z lewiatanami, tak, z L-eczką. Dam ci to na rękę, musisz bliżej. Bo tak tutaj w tym widzę. O właśnie. I teraz widzimy eleczka i nie eleczka. I zdobywając żetony potworów, decyduje, z którego stosu będę dobierał żetony. A okay. mogę to połączyć. Czyli na przykład zdobywając dwa żetony, mogę wziąć jeden żeton zwykły, a jeden żeton lewiatana. Okay? Okay. Teraz tak. Żetony lewiatana, ogólnie żetony potworów w grze, są niejawne. W sensie ja sobie mogę tam zerknąć, tak? Widzę, co tutaj jest i okej, okay, dobra, spoko, ja wiem, tak? Natomiast żetony lewiatana dają mi na przykład dwie perły, dają mi na przykład klucz, dają mi na przykład i tutaj już chyba jest właśnie cały stosik, tak? Cały stosik, tak, o ile dobrze pamiętam. Stos rady. Tak. Mogę otrzymać perły, mogę otrzymać klucz i tak dalej, i tak dalej. No, perły, klucz i stos. To są trzy outcomy. Karol zyskuje kamery. Po tym, w jaki sposób zdobyłem te żetony, zerkam je sobie, co tam mam i mogę je albo odkryć od razu, albo na początku swojej dowolnej innej tury. To znaczy, mogę mieć na przykład klucz i mogę chomikować tak długo, aż w końcu nie zablokuje mi na przykład jakiegoś lorda. Mhm. Nie? Jasne. I w tym momencie zdobędę, powiedzmy, z klucza, który mam z lewiatana, a nie na przykład z jakiegoś lorda, nie? Mhm. Nie będę sobie blokował jego zdolności i tak dalej, i tak dalej. Więc też można tym grać troszeczkę bardziej sytuacyjnie. Wiadomo, że to się gdzieś tam później na koniec gry już odsłania zupełnie, to znaczy te wartości punktowe już wtedy są ujawniane i liczone po prostu jak zwykłe te żetony potworów, tak? Jasne. Dobra, i czy coś jeszcze tutaj było w tym dodatku? Jezu, tyle mogę trzeć. Okej, więc teraz tak, w dodatku na tej planszy z lewiatanem, i to też dlaczego wspomniałem przy tłumaczeniu gry podstawowej, że nie ma limitu kart na ręce, ponieważ w dodatku, z uwagi na to, że lewiatany nacierają na granice naszego królestwa, jest wprowadzony stan wojenny i jeżeli na koniec mojej tury mam powyżej 12 kart sojuszników małych na ręce, to w tym momencie będę musiał za nie zapłacić. Każda karta nadmiarowa albo muszę zapłacić perłą, albo muszę odrzucić jedną kartę z ręki. Za każdą nadmiarową. Tak. I jest akurat wprost powiedziane, że nie mogę odrzucać krakenów. Tak. Okej. Okay. A mogę nebulisy odrzucać? Możesz odrzucać no jednego. Jednego po prostu, okej. Okay. Jednego na akcję. A z drugiej strony tutaj jest napisane, musisz zapłacić po jednej perle. Perle. A jak jest perły, o perle, to tylko perły. Nebulisy. Dobra. Tak, dobra. Czyli jasne. Płacimy tylko białymi perłami, a nie czarnymi nebulisami. Tak jest. Więc to jest właśnie takie ograniczenie, jeśli chodzi o ten stan wojenny. I mamy jeszcze dwa dodatkowe warunki zakończenia gry, jeżeli chodzi o granie z dodatkiem Lewiatan. Okay. I to jest tak. Pierwszy
Pierwszy warunek jest taki, że wyczerpie się talia lewiatanów. Dobra. I nie jesteśmy w stanie wyłożyć lewiatana, tak? Wyłożyć lewiatana, tak? Okay. I wtedy każdy z graczy pozostałych wykonuje swoją turę, ale nie może już rozpatrywać kart potworów. Okej. Okej. Mhm. Następnie drugi możliwy taki motyw zakończenia gry, warunek, to jest wyczerpanie się jednego ze stosów potworów. Okej. Czyli jasne. Jeżeli powiedzmy zejdą wszystkie z Elką, no to kończymy, nie? Zejdą wszystkie z gry podstawowej, ciach. Też dogrywamy i kończymy. Tak, oczywiście. No i trzeba pamiętać, że ziomeczek daje nam 5 dodatkowych punktów, a znaczniki ran, które dostajemy od z ataków lewiatanów, dają nam minus 1 punkt za każdą taką ranę, którą mamy na koniec. Co jeśli karą lewiatana jest odrzucenie pereł, a nie mam pereł? Nic się nie dzieje? Tak, to nic się nie dzieje. Okay. Tak samo jeżeli odrzucasz na przykład sojuszników 3, a masz powiedzmy mniejszą liczbę, albo nie masz w ogóle sojuszników na ręce, też wtedy dobra. Nic się nie dzieje, nie odrzucasz. Jasne. Paulina, jakieś pytania, wątpliwości? Nie. Czacie, jakieś pytania, wątpliwości? Po lewiatanie, krakenie, ja się nagadałem, ja się muszę nawilżyć. No to słuchajcie, możecie przemyśleć, czy macie do nas jakieś pytania. Gromik, a jak będzie pomalowany, to 10 punktów będzie dawał? Oj, Gromie, jak ten lewiatan zazna farby na sobie, to on będzie dawał 15 punktów. No to ja wtedy, każdy władca lewiatana, który go będzie posiadał, to wygrywa grę. To jest taka trochę licytacja teraz jak w Trubokozaku, nie? Wiesz, a jak zrobię coś tam dodatkowego, a to tak dostanę 5 punktów więcej, nie? No, a jak Kraken będzie pomalowany i ktoś go dostanie, to w ogóle gra się też momentalnie kończy porażką tej osoby, także... Ale tylko jak jest pomalowany. I tylko przez Groma. Dobrze, słuchajcie, dajcie nam 3 minutki, my sobie tylko sapniemy. 5 i od razu gramy po prostu, bo Abys czeka, Abys nam stygnie 1,5 godziny równo tłumaczenia, czyli ogłoszeń parafialnych, troszkę sporo, ale sami zobaczycie, że gra nie ma co się martwić, nie ma co się bać, jest spokojnie do ogarnięcia, więc słuchajcie, za chwilkę do Was wracamy, wcale, że nie, byryby, za chwilkę będziemy.
Halo, halo, najpierw nas słychać, a teraz będzie nas widać. Ja przetasowałem. Już jest przetasowane. Wszystko jest potasowane. Siema, z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina Teos Jadaś. Jesteśmy dzisiaj z wami, mamy dla was grę Abyss. Abyss, głębia otchłań przepaść. Abyss, głębia otchłań przepaść wraz z dodatkami Kraken i Lewiatan. Dobry sąsiad. Tak, opinie co do Lewiatana są podzielone. Przeskoczyliśmy na drugą kamerkę, żeby było widać lepiej, ale ja myślę, że potrzebujemy kadrowania. Aha, faktycznie, więc to jest tak, delikutacznie, tak, tak, W bok, tak? Tak, w sensie do Pauliny, ku Pauliny, okej, okay, dobra, i trochę w dół, tak? No, w dół, zdecydowanie trochę w dół. Trochę w dół, dobra, dobra, to będzie to, to będzie dobra. To? Ja i możesz nawet trochę przybliżyć. Tak, ociupinkę przybliżyć, ociupinkę przezumować. Dobra, za dużo. Tyle? Za dużo. Ciut może na jeszcze. No, żeby było też widać, jakie my będziemy karty mieli. No, dobra, okej. Okay. Jeszcze tylko magiczny przycisk 3, 2, 1, raz. Ciach, dobra, okej. Okay. Wylosowaliśmy sobie Lewiatana już na siódemeczce. Lewiatan, który ma 3 punkty życia i walczy się z nim tylko krabami. Każdy z nas ma na ręce jedną czerwoną kartę kraba o wartości 1. To jest ręka. To nie tak, żeby... To jest niejawne. To jest niejawne. No, niejawne. Oficjalnie jedną perłę. No i co? No i zaczynamy, tak? Starter Iren. Bo ja tak zrobiłem, żeby to... Tak jest, jest, myślę, okej. Okay. Tak, tak, właśnie pod tym kątem. No, teraz będzie mnie tą całą rozgrywkę denerwować. Ale nasi widzowie widzą prosto, więc widzo o to prosto, chodzi. Tak. Dobra, kto zaczyna? Zacznij. Ja mam zacząć? Tak. Dobrze, no to lecimy, tak? Eksploracja po kolei. Więc... Trójeczka. Sojusznik, trójeczka. Jeszcze możesz wybrać jedną z dwóch kostek o większej wartości, jak walczysz z Lewiatanem. Nie? Nie, dziękuję. To ja też nie. No okej. Okej, dwójeczka czerwona. Paulina. Ja też dziękuję. Dobra, ja też podziękuję. Jedyneczka żółta. No, żółta jedyneczka, ja dziękuję. To dwójeczka, którą można dopalać perłami zielona. Paulina. Ja też dziękuję. Ja też podziękuję. I tutaj jest pyk dwójeczka. No i dwójeczkę bierzesz. Tak. A nie, czekaj. Nie, tu już nie ma licytacji ostatnią. Ja dziękuję, tak czy siak. Ostatnią z automatu bierzesz. Ostatnią z automatu, tak, bez licytacji. I z perełką, nie? Tak. Tak, i z perełką. Słuchajcie, skończyliśmy tłumaczyć zasady, możemy z wami rozmawiać, więc piszcie na czacie wasze przemyślenia. Pach, Teos tutaj dzieli karty na rady. Pach, proszę. Polin. Trójeczka fioletowa, ja dziękuję. Ja też podziękuję. Trójeczka czerwona. Jaką tam ma wytrzymałość nasz Lewiuś? Na pierwszym poziomie 4. 4 wytrzymałości ma Lewiuś. Na pewno pokonasz pierwszy. Okej. No to ja kupię tego krabika. Oddam tutaj i wezmę sobie krabika na ręce. Krabik z przerzutem zawsze spoko. Lewiaton! Czyli walczysz czy unikasz? Walka czy unik? Ogień czy woda? Żeby walczyć musiałabym... Musiałabyś wyrzucić czerwonego ziomutka i z nim i z rzutem kostką mieć siłę 4 albo więcej. Ale nawet jak przegrasz, to dostaniesz ten, to dostaniesz perełkę. A jak zdecydujesz się odkryć nowego Lewiatana, to jest bardzo duża szansa, że wypadnie siódemeczka i dostaniesz 4 ranki. A ja bym spróbowała z nim walczyć. Fight! Dawaj. Fight. Pierwszy fight na wizji. Jedną. Ach. Chciałabyś. Hachermacher. Siedem. Dobra, pokonałaś. Tak jest. W sensie pokonałaś pierwszy poziom. Tak. Pierwszy poziom. Dobra, czyli no, ziomutek jest. Tak. Gdzie robimy... No, gdzieś tam może być tutaj na przykład na górze, nie? Okej. Okay. Dobra. Wiadomo. Potworek też spada. Ty dostajesz żeton potwora, czyli wybierasz sobie czy z Lewiatana, czy z tych zwykłych. Dobra? Dobra. Możesz sobie zerknąć, ale nie musisz od razu odkrywać. W sensie możesz odkryć od razu, albo możesz odkryć na starcie to swojej kolejnej. Tu mam dwie perełki, nie? No to zdobywasz dwie perełki. Dobra. Okej. Okay.
Jeszcze dobra. Z tego? Nie, czy tylko żeton jest. Tak, dobra. No możesz walczyć dalej, ale nie masz kart nie, nie w ręce pozostałych, więc fioletowa karta po prostu spadnie na fioletowy stos i jest tura Adasia. Dobra, czacie, szybkie pytanie, czy wam się zacina rozgrywka? Bo ja widzę na podglądzie, że tak czasami mamy, tak przerywa że jakby, że te stręki nie przychodzi, ale nie widzę, że mamy drop szybko, klatek, no. Więc... szybkie pytanie do czatu, czy coś się dzieje? Dobrze, no ja eksploruję. Mhm. A więc... niebieska dwójka. Nie. Teos, Paulina nie. No ja też nie. Trójka niebieska. Nie. Okej. Dwójka czerwona i za perły dodatkowa wartość. Nie. Paulina? Ale to jest dodatkowa wartość, w sensie, nie zauważyłem, ja też nie. Tak? Dzięki Kibi, dzięki Grom. Okej, okay, to spoko. Nie, że możesz dopłacić perłami, jak rzucisz już kostką no. I za każdą jedną perłę jest plus jedno wynik na kostce. Nie. Okej, okay, ja też dziękuję. Teraz mamy czwórkę czerwoną. Czwórka czerwona. Tak, to ja ją wykupię od ciebie za day. Jedną perłę. Day. I teraz karta już kosztuje dwie perły. Mm-hmm. I Teos nie bierze udziału w licytacji. Żółta czwórka. Ja podziękuję. Ty podziękujesz, a ja popatrzę, rzucę okiem, co ja my tu mamy. Mhm. Okej, okay, to jest ciekawe. Tutaj mamy jakiegoś dyplomatę, tak? Mm-hmm. Dowolnych wybranych przez siebie raz. W momencie rekrutacji. Okej, okay. A tam jest twoi przeciwnicy nie mogą posiadać więcej niż 6 kart sojuszników na ręce tak. Na koniec tury. Oj, jakie to jest upupiające, że tak powiem. Właśnie na to Teos zbiera. Tak, pewnie tak. Dlatego kupił kartę. Pewnie tak. A on kosztuje aż 8 w czerwieni. I on se zebrał, ale żółtych nic nie ma, więc ja też tego nie chcę. Czyli ty też nie chciałaś, prawda? Paulina? Nie, okay. Dziękuję. No to dwójka żółta trafia tak. Do mnie. I perełka. To odkładamy na odpowiadające im stosy. Co tam pisze niebieski przy iluzjoniście, bo ja nie chcę. Tutaj? No. Możesz zamienić jedno z kontrolowanych przez siebie miejsc na inne dostępne. Okay. Dobra, zauważyłem. Widać delikatne dropy. Myślę, że możecie śmiało te karty w swoim kierunku obrócić. Nie wiem, czy to tylko o mnie, ale ja nie jestem w stanie przeczytać, co tam jest napisane. Ale ja myślę, że no my jesteśmy bokiem też, więc Teos ma najgorzej, ma do góry nogami, ale no, Teos nie potrzebuje łatwiej. Ja pamięta na pamięć, on widzi postać nie i mówi, aha, dobra, to jest ten lord, spoko. Ja w swoim ruchu po prostu zbiorę stos rady. Dobra, zielony, tak? Okej, okay. Paulina? Ja. Co my tu mamy? Kraken za 3 nebulisy. Ja spasuję. A ja go wezmę. Siema, lakleki. A ja go wezmę za 1. Elo. Tak. Dobra. Trójka fioletowa, ja spasuję. No ja może wezmę, bo w sumie nic nie mam to już. Czyli tyle, tak? Zacznę, no. Dobra. No to moje. Okidoki. No to ja odkrywam. Mm-hmm. Dwójka niebieska. Ja dziękuję. Ja nie mam pereł, więc ja nie biorę udziału. A, okej. Okay. Dobra. Jedynka niebieska. Nie, dziękuję. A czwórka czerwona. Wezmę. Weźmiesz. Proszę perełkę. Dziękuję. Dalej mamy... trójkę fioletową, ale ja tę trójkę spasuję. Mamy piątkę zieloną. I piątkę zieloną sobie zabiorę na rękę. Reszta nam spada. Czyli to jest Medudża. A tu mamy dwa niebieskie. Mateuszu. Mhm. Okej. Okay. Ja w moim ruchu? Tak. Będę... lordował. Zlordował, tak. I mój lord, którego kupię... to jest ten, który wam sojuszników troszeczkę, tak. Dobra, czyli Teos bierze dowódcę. I teraz tak, płacę za niego 8 czerwonymi kartami, więc płacę czerwoną czwórką i płacę też czerwoną czwórką. Dostaję 3 nebulisy. I krokena. Pyk, pyk. Raz, dwa i 3. Dostaję krokena. To spada.
tak, Kraken, mhm. to jest przyłączony u mnie lord. Tak. I pyk, nie jeszcze możecie klucz. Mieć na... Nie, nie, nie. Klucz on ma nadrukowany. Jest budowany, jest dobra. Nadrukowany. Więc więcej niż 6 kart sojuszników i czy macie teraz... Ile macie teraz? 4. 4 i 2. Dobra. Mhm. Okay. Mhm. Dobra. I to jest tyle w moim Paulina? Czyli Teos ma limit 12, my mamy limit 6. No nie, ja mogę mieć jeszcze więcej, nie? Tylko muszę płacić za każdego. Tak, 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 tak. No. Zgarniasz sobie stosik, mm-hmm. dobra. Fioletowe, okej. Okej. Adam? Dobrze. Adam. Jak zostawiam, to tylko zostawiam nie po najniższym z każdego koloru, tylko... Najniższego z jednego koloru, tak? Tak, mhm. tak. Czyli jednego zawsze tak, będę przyłączał. Jednego, okay. jednego przyłączasz sojusznika. Okej. No dobra, to ja będę eksplorował. Mhm. Czyli mamy czerwoną czwórkę. Bardzo chętnie odkupię od ciebie dawaj bardzo dobrą kartę jedną czarną perłą. Dobra. Lecimy dalej. Potwór. Potwór. I ja będę walczył z potworem. Groźnie. Więc zagrywam trójkę czerwoną. Mhm. On ma 7. I rzucam dwoma kostkami, tak? Dwie kosteczki. Mhm. No, jest biorę 9, szóstkę. No, czyli jest ciach. Tak jest. I biorę i żeton zwykły. Okej. Okej. Okay. Dobra. To nam spada. I ja decyduję, tak? Czy mogę walczyć dalej? Nie. Tak, możesz walczyć dalej. Jak mogę walczyć dalej, kartę... ale nie chcę. Czyli koniec, czyli koniec. Mhm. Dobra. Dobra. Może ja się skuszę na tego lewiatana. Tak mówisz? Tak myślę. No. Jeszcze od was pozbieram perły. Ale nie, to białe dostanę. Kurczę, tam białe to mi nie pasują. Ale żeby lewiatana walczyć, musisz kartę dobrać. No, muszę, tak, tak, tak. No ale wam będę odkrywał jakieś karty też. Tak, tak, no. Ada! Dobra, lecimy z eksploracją. Okay. Zróbmy to tak. Fioletowa dwójka. Fioletowa dwójka. Paulina? Dziękuję. Ja dziękuję. Nie ma, okej, okay, to piąteczka. Fioletowa. A powiedzcie mi jeszcze, bo tutaj jest wartość punktowa, a tu jest cena? Czy tak, 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 tak. Okay. No ja tą piątkę fioletową chętnie. Dobrze. Okej. Okay. Mhm. Czerwona jedynka. Ja już nie mogę. Nie możesz, więc tylko Paulina za 2, tak? Kraken za 2? Nie. Nie. Mhm. I Teos? No to już biorę, tak? Czerwoną trójeczkę. Trójka czerwona i perła? Tak, i biorę jedynkę. Dobra, Kraken spada, a reszta i na stosy. Kraken też wchodzi na stosy. A, przez wybrane ja przez ciebie. Dobra. Wybiorę. Prawda? Ja wybiorę sobie, żeby ten Kraken wszedł. Niech on wejdzie. Dobra. Paulina. Jaki masz pomysł na tę turę? Poodkrywasz se, okej. Okay. Fioletowa czwórka, czekaj. Fioletowa czwórka. Fioletowa czwórka. No nie, spasuje. Teos? Mhm, ja wezmę. Dobra. I idziemy dalej. Ja dziękuję. No, ja już nie mogę. Ja dziękuję. To ja biorę. Dobra, czyli fiolet nam wpada do fioletu. Okej. Okay. To ja w swoim ruchu będę... kupował lorda. Więc zagram dyszkę. Wezmę sobie tego zarządcę. I otrzymuję jedną perłę w każdej swojej turze, łącznie z tą. Dokładnie. Czyli biorę perełkę. I przyłączę sobie... Kerego. Kerego. A niech będzie zielony. A ile masz kart? 2, 4, 5. Ja mam 2. Dobra, dobra, spoko, spoko, spoko. Przyłączeni są odwróceni, dobra. Prawda? Tak, 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 tak. Dobra. Dobra. A spłonie. Tam jest jeszcze ten... Dyplomata? Tak. Że możesz wybierać rasy, ale musisz przestrzegać... Znaczy, no, musisz przestrzegać ilość ras, ale nie musisz przestrzegać kolorów ras.
Okej. Okay. Spoczko. Coś tak spadło. Nie, to jest zapięcie z chleba, którym bawi się Carles, mm-hmm. Okej. Okay. Jeszcze to potwierdzę, ale tak. Dobra. To ja w moim ruchu... Exploration? No tak, no kurde, ten Kraken. Czy Radiation? Kraken jest spoko. Exploration. Exploration. Czy żółte? Ja dziękuję. Trzy Kraken. Ja dziękuję. Cztery żółte. Wolno? Ja dziękuję. Cztery niebieskie. Paulina? Chyba się tak zastanawiam. No wezmę. Mhm. Mhm. Ok, czyli teraz za dwa. Dobra. Dwa niebieskie. Ja dziękuję. No. Cztery. Cztery fioletowe, tak? Tak. Dobra. Czyli żółte nam spadają na żółte. To spada tutaj. Mhm. A to spadnie tutaj. Dobra. Paulina? To ja sobie wezmę 4, Lorda. 5, 6, 7, okay. 8. I wezmę sobie za którego? Dyszkę tego. Mhm. Nie mam co prawda miejsca, więc nie skorzystam natychmiastowo z tego. Tak, ale daje 9. Ale daje dźwięk. Tak. I trójeczkę jedną sobie zostajesz. Tak. Tak. A to spada. Spada. Mhm. Dobra. Okej. Okay. Muszę natychmiast odrzucić nadmiarowe karty. Okej. Okay. No ja wezmę sobie niebieskich. I teraz tak. Ja mam... Aha, dostaję perłę od mojego zarządcy. Więc jakbym mógł prosić. Dzięki. Proszę cię. Danke schön. I teraz tak. Mam łącznie 7 kart na ręce, więc dwie karty wywalam, więc wywalę taką kartę i taką kartę, więc te dwie niebieskie nam spadną. Tyle. Dobra. Masz 6, tak? Tak jest. Ja w moim ruchu... Czekaj, mam 5, jak ja to policzyłem. To weź sobie. No to. Czyli tą dwójkę. Dwójeczkę, nie? No, dobrze. Ja w moim ruchu no exploration, nie? No, dobra. Ale zastanawiam się i... Albo tak. W pierwszej kolejności będę spiskował, czyli perłę zapłacę, tak? Co tu jest? Buntownik, usuń jeden punkt życia z dowolnego lewiatana na granicy, jakbyś przeprowadzał udany atak. O, czyli o jeden. O! Czyli akurat go po prostu zniecie. O, żebym jeszcze ja miał i niebieską kartę, jak się... A tu ktoś pomyślał, o tym się zabezpieczył? A, niestety. I właśnie sobie uświadomiłem, czego nie powiedziałem, tak? Jeśli chodzi o zasady. Tak. Teraz mi tak wpadło do głowy. Jeśli lewiatan zostanie pokonany, to zawsze na granicy musi być jakiś lewiatan. Czyli jak wszystkie zostaną pokonane, czyli to od razu się rzuca. To od razu się rzuca i wchodzi nowy. Ale to tak? Mam pytanie, bo to jest ze strzałeczką. Czyli od razu działa. Tak, od razu działa. Czyli gdybym kupił tego, albo ty kupiła tego lorda, to od razu to tam zabijasz lewiatana. Tak. Mhm. Aha. Czyli nie musisz wylosowywać. Dobra, jeszcze jedną perłę spalę, żeby jeszcze jedną kartę tam dorzucić do dziedzińca. Wyzwoliciel. Co tam? Uwolnij jednego ze swoich lordów wyznaczonego do kontrolowania miejsca. Fajne. Mocny, ale nie teraz. Ale musisz właśnie od razu. No. Dobrze. On tam usuwa stosy. A tam... Ale to ten uwolniony jest znowu liczony jako klucz, tak? Tak. Dobra. Tak. Ja czyli no, fajne, nie dość, że umiejętność ci wraca. Okej. Okay. Fajne. Dobra, ja będę eksplorował. Dobra. Leci. Dwójeczka zielona. Nie. Ja dziękuję. Jedynka czerwona. Nie. Ja dziękuję. Trójeczka niebieska. Nie. A ja chętnie. Proszę cię. Perła. Mm-hmm. I niebieska trójka do mnie. Okej. Okay. Czyli jeszcze zielona, Paulina. Czwóreczka. Za dwie perły. Aha, za dwie. Tak. Mm-hmm. A co tam niech będzie? Ale mu dajesz perełkę. Okej. Okay. Więc jedynka niebieska nie chce i
jedynka niebieska, już muszę ją wziąć i biorę też perełę. I teraz tak, zielone idą do zielonych, czyli zielone są tutaj, czerwone są tutaj i fioletowe tam. Ale przepraszam, niebieskie tam. Dobra. Paulina. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No, moje się liczy dopiero na koniec, nie? Tury. Tak, na koniec. Mhm, dobra. Za 8. Za 8 buntownika. Tak, git. Czyli sprzątasz Lewiatana. Aha, i jednego tutaj sobie przyłączasz. Dobra, i to jest pak. Dostajesz Lewiatana, dostajesz jeden żeton, dostajesz ziomeczka. Pyk. Wow, wow, wow. Dobra, biorę. No. Dobra. I rzucasz na Lewiatana. I rzucaj na Lewiatana. Tutaj mam... Jeden stosik. Aha, mogę jeden stosik zabrać. Tylko na koniec musisz mieć 6 kart, nie? Będziesz musiał odrzucić te nadmiary. Dobra, to zaraz, to poturlam. Znaczy możesz się na to początku później tury odpalić. Tylko, że w sumie tak mam mało kart, no, więc bym coś mogła sobie przygarnąć. Ilość możesz sobie sprawdzić, nie? Tu są 3, tu jest 4, tu są 4. Tu są też 4 i tu jest 1. Czyli tu mówiliście, że są po 4, tu było ile? Też chyba 4. Albo nawet pytanie, nie, 4. Czy pamiętasz, co tam jest w tych kartach? Tak, 2 na 10. 2 ale... na 10, no. Mocne 2 na 10. Najmocniejsze. Ja na razie się wstrzymam. Dobra. No to zakryj tego, jeszcze i sobie tam odpalisz na początku. Tak, dwoma turlajna czy jedną? Dwoma. Tak. 5. Czyli wchodzi nam Lewiatan na piąteczkę. On też jest tylko przez czerwone kraby pokonywany. Dobra. I ma 2 punkty życia. Za 7 i za 5. Tak. No proszę, proszę. Proszę, proszę. Kaloszy nie noszę. To ja poproszę perłę, póki zapomnę. Jop. I teraz tak. Teraz idziemy na... teraz tak. 4 tu mam. Okej. Dobrze. To ja może sobie a jakie mam miejsce? Aha. Minus 20 minus ilość, ilość posiadanych. Sojuszników. Dobra. No. Okidoki. Nie, to ja może będę... Może ja będę... Co ja będę? W Lewiatana? Adaś, dzisiaj. No Adaś, wiem, dzisiaj, Adaś, dzisiaj, być... dzisiaj. Gdzie family friendly content. Nie, być, kupię wiesz, sobie... szybsza partia niż zasady. Tak, kupię sobie Lorda. Więc za 6 dopłacę 2 perłami, tak, czyli za 8 i kupuję dyplomatę. Dobra. I w momencie rekrutacji mogę używać dowolnych wybranych przez siebie raz, ale muszę przestrzegać ilości. Tak. Zostawiam sobie jedną trójkę, jedna trójka spada i tyle z mojej strony. Dobra. I mam na ręce 4-5 kart. Dobrze, ja w moim ruchu zagram tak. Wykupię Lorda pod tytułem Sprzątacz. Okay. On jest z dowolnego koloru, więc ja zapłacę 2 fioletowymi czwóreczkami. Tak. Jedną czwóreczkę sobie przyłączę. Niech to będzie ta. Tak jest. Dostaję 2 perły. Dokładnie. To jest out. Sprzątacz jest ciach. Pod koniec gry nie otrzymujesz nebulisów za krakeny, które ci pozostały na ręce, no ale domyślam się, że jak zostanie przykryty, no to tak, to jest raczej taki, wiesz, na koniec gry. I uzupełnia się dziedziniec, dokładnie. Dobra, mamy wypychacza, czyli za każdy punkt życia, który usuniesz Lewiatanowi, otrzymujesz 2 perły, spoko. Jest pasterz, po prostu żółty, jest kapitan okrętu. Na koniec eksploracji otrzymujesz 1 perłę za każdy rodzaj rasy, który wyślesz do rady, spoko. I handlarz niewolnymi. W trakcie swojej tury możesz odrzucić jednego sojusznika ze swojej ręki, aby otrzymać 2 perły. Czyli daje możliwość zarobku. Spoko. Pytanie jeszcze, Teos, do ciebie od Kibiego. Teos, a propos Bitoku, nie masz wrażenia, że sama plansza jest ładna, ale tak pstrokata, że od patrzenia aż oczy bolą? Nie, no niekoniecznie. Nie. Okej. Nie. Tutaj mimo wszystko ona jest...
Ona jest raczej taka stonowana, tak? Raczej są takie, wiesz, utrzymywane w miarę takiej ciemnej tej kolorystyce te grafiki i nie wiem, no mi się akurat wygodnie na to patrzy. Nie widzę tutaj pstrowości. No, ale a propos w ogóle tych... A różnych... się nie liczy jako ruch, tylko po prostu z tego korzystam. Nie, tak. Dobra, to korzystam i wezmę sobie ten. Dobra. A propos w ogóle kolorów, no to wspominaliśmy przy okazji poradnika prezentowego o Abysie, tak, że są różne okładki, bo tak. My tutaj i w Polsce jest najpiękniejsza. W Polsce jest najbrzydsza okładka, natomiast jest 5 różnych okładek tego zwykłego wydania, gdzie każdy kolor jak gdyby Lorda jest przedstawiony. Jest wydanie takie jubileuszowe Abysa, które ma 6 okładkę z Arystokratą. Okay. Natomiast nowe wydanie, nie wiem czy w Polsce, ale w niektórych krajach, oprócz tego, że ma na okładce właśnie twarz, to na górze jest napis Abys. Okay. Mhm. To jest właśnie dla mnie ciekawe, bo to jest jedna z niewielu gier, która na głównym, na froncie, tak, nie ma w ogóle nazwy, żadnej, niczego. Tak. Jest po prostu grafika. Ten design graficzny jest mega ciekawy. Tak. Niech już tak będzie i wezmę sobie tego. A nie masz perły? Jakbyś miała jedną perłę, to możesz sobie tą, wiesz... No i wtedy dołączysz zieloną dwójeczkę, nie? No. Tą jedynkę na rękę. No tak. Jedynkę na spoko, rękę. Spoko. Dwójkę i trójkę, z czego dwójkę dołączasz, nie? Dwójkę dołączam, tak, a trójka idzie tu. Tak. No, exactly. I teraz, jeszcze popatrz sobie, bo zakrywasz nie kluczyki, nie? Ale tu mam tylko kluczyki. A, okej, okay, dobrze. Spoko? Dlatego hurtuję. Okej. Okay. I co on ci robi? Za każdy punkt życia, który usuniesz Lewiatanowi, otrzymujesz 2 perły. Dobra. Wypychacz. Czyli ten taksydermista. Ja proszę perłę. Mieliśmy ostatnio na tym, na Bastylionie, graliśmy w Niepożądanych Gości. I tam jest taka karta z podpowiedzią, że taksydermista widział, że ktoś tam przechodził. I tak Błażej tak patrz na tę kartę i tak, co kto? Taksydermista. No, nie znasz? Gość, który wybiega zwierzęta. Co? Okej. Okay. Ile się można tutaj nauczyć? No? To ja... A jeszcze tak w kontekście w ogóle różnych okładek do podstawki Abysa, to Konspiracja też jest wydana w 5 różnych wersjach kolorystycznych, z czego w Polsce jest tylko niebieskie i fioletowe pudełko, nie? Ja uważam, że fioletowe jest ładniejsze, no ale... Well. No cóż. Wysyłam... Ale i ta okładka ze zwykłego Abysa, też mi się fioletowa chyba podoba najbardziej. I z Konspiracji też z tych 5 okładek różnych jest fioletowa najfajniejsza. Ja sobie wezmę radę. Czerwoną. I usuniesz do 6, i nie? Usunę do 6, dokładnie. Więc to są 3. 4. 4, 5 i 6, czyli 3 karty odrzucę. Okej, okay, to osik? I 6 kart na ręce, zgadza się. Perły mi daliście, nie? Daliście mi, bo się ciepałem. Jak mam Krakena na ręce, to już pobieram tego Nebulisa? Nie. Dopiero jeśli jak go wykorzystasz. Albo na koniec gry, jeśli ci zostanie na ręce. To ja zrobię tak. 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 W pierwszym ruchu uzupełnię dziedziniec za jedną białą. Okej, okay, mamy domokrążce. Otrzymujesz 2 perły. I tylko tyle. Tylko tyle. Dobra. Dobra. To teraz tak. Uwaga. Kupuję Lorda. Dobra. Kupuję Lorda... takiego ziomutka, nie? Dobra. 8 i teraz tak. Płacę za niego 2. Nie? Dobra. I dopalę. 1, 2, 3, 4, 5 żółtych, czyli z tym zwykłych białych pereł. I 1 czarną. Jedna czarna mi jeszcze zostaje. Dobra. Okej? Okay. Jest okej. Okay. 2 sobie przyłączam. Lorda sobie przyłączam, zanim przejdę do następnego kroku, to znaczy miejsce, aktywuję go sobie, czyli mogę odrzucić sojusznika z ręki i to zrobię
i otrzymam sobie za tego sojusznika dwie perły zwykłe. Okay. Biała i biała. Ile masz czarnych, Adaś? Jedną. Ja też mam jedną. I Paulina też ma chyba jedną. W takim razie, tak? Paulina nie ma wcale. Aha, dobra, ja miałem dwie, czyli ja teraz odrzuciłem. Dobra. I to jest... Sio, jeśli chodzi o akcję, i mam trzy klucze, czyli mogę teraz tak, miejsce. To miejsce mnie nie interesuje, więc wezmę cztery z góry. Dobra. I wybiorę sobie jedno. Kibi pisze, jest tam Lord Farquaad, jestem królem sucharów. No to ci pykło, gościu. Czyli tu się przesuwa, tu się nie odsłania nic. Okej, okay, to ja zrobię triki, to już grajmy ten w takim razie. A co, masz miejsce, które ja wybieram miejsce? Tak, z łupami. A, z łupami. Tak, czyli to zostawiam odsłonięte. Dobra. To sobie potem tam zerkniemy co i jak. Okay. A tutaj odpalamy talię łupów. Okej. Okay. Dulok chce puścić was, wstąpcie, jeśli macie czas. Ja chcę jeszcze raz. Jest siódemeczka. Okej. Okay. I odpalam drugą kartę. Aha. Siódemeczka. Okej. Okay. I nie zdobywam. Czyli GG. No. I zakrywasz swoje umiejętności. Łupy wracają do talii. Tak. I nie musimy już mieć limitu na ręce, tak? Tak, nie macie limitu na ręce. Git. Nice. No. Paulina, musimy kupić to. Nie to. To. Co to jest? Tak. To jest to, co odsłania Lorda. Odsłania tego czarnego. Także mamy misję. Nie możemy tego zdupcyć. Dulok wita was. Aha, to jeszcze, słuchajcie, co nam się odsłoniły za miejsca? Podmorska przystań, czyli dwa za każdego twojego lorda z gildii kupców plus 5, czyli za każdego zielonego plus 2 i plus 5. 3 za każdego lorda bez klucza i 3 za każdego twojego przyłączonego sojusznika z rasy koników morskich i jeszcze plus 3, czyli po prostu w żółte, nie? Okej, okay, Pauline. Dobra, ja eksploruję. Dobrze. Wszechobecny bonton. Jeden fioletowy, ja dziękuję. Nie. Co dalej? Cztery żółte. Cztery żółte wygląda nawet zacnie. Nawet zacnie, więc ja sobie wezmę cztery żółte, proszę. Zachęta. I już nie biorę udziału w licytacji. Nie. Oho, Paulina się uruchomiła. Oho, Kibi na to czeka. Nie. Nie, dziękuję. Dawaj sobie ostatnią kartę. Czyli masz OK. I teraz tak, koniki do koników, patatajają. Meduzy do meduz. A małże do małżów. Małżują. Ja po prostu potrzebuję hasła. Dla mnie hasło to już napędza w moim mózgu. Ja proszę perłę. Wystarczyło Lord Farquaad i już weszło. Okej. Okay. Teraz mogę wykorzystywać różnych kolorów do wykupowania tych lordasów. Tak jest. Więc zrobię tak, że będzie... zrobię to w ten sposób, czyli tak. Przypomniał mi się, jak te figurki się wypinają. Zwyczaj twarz. Tak, glansuj bób, wytrzyj twarz. Dobrze, to ja zrobię tak. Kurde, zdjęcie Jezus Maria. Na koniec. Tak, osiu. Ty masz jakieś niebieskie karty na ręce? Chyba nie masz. Chyba nie brałeś niebieskich. Chociaż nie, brałeś jakąś wysoką piąteczkę chyba. Ojejku jej. Co ja mam robić? Czy ja mam nie dopuścić do uwolnienia tego gościa, co ucina? Uwolnij Kraken. Release the Kraken. Okay. Release the Kraken. Nie, dobra, zrobimy to... No nie, no muszę to tak zrobić. Czyli tak, czyli... Tak. Tak, dobra. To ja wydam jedną perłę, żeby uzupełnić tor. No. Czekaj. Dziedziniec. Czekaj.
Spiskowanie na dziedzińcu. Tak, tak zrobię. Czyli płacę jedną perłę, uzupełniam dziedziniec. Czyli mamy rekrutera. Koszt rekrutacji lordów przez twoich przeciwników jest zwiększony o 2. Dwa kolory, okej. Ale tylko 4 punkty. Okej. Okej. Coś mi się wydaje, że Adasiu, nie pomogłeś. No nie, jeszcze sam sobie też zmaściłem. Dobra. No to idziemy według pierwotnego planu. Czyli idziemy tak, tak i tak. Czyli płacimy... Kupuję lorda, wyzwoliciela. Tak. 2, 4, 6 i dopłacam 3, czyli dwie białe i jedną czarną. Tak jest. Czyli to jest 9 łącznie. Przyłączę sobie no żółtą, bo żółtej jeszcze nie mam. Te dwie mi spadają, biorę wyzwoliciela. No i mogę uwolnić, ale nie uwalniam. No ale bez efektu, nie? Tak jest. Bo nic się tam nie dzieje w tym przypadku. Tak jest i tyle z mojej strony. Okej. Okay. Dobrze. To tak, ja w moim jak ty głupko? Ruchu... Gadam, latam, pełny serwis. No to też ze szczeka. Tak, tak. Dobra, ja w moim ruchu też będę przyłączał lorda i to będzie tak za 7 i 3 perły, czyli tak. Dwie zwykłe białe i jednego Nebulisa. Tak. Nie mam już nic. Ja też nie mam. Czyli nic. Tego rekrutera, tak? Tak. Za 10 w sumie. Tak. Więc go sobie przyłączę. Wy macie wtedy zwiększone koszty o 2. Tak jest. Tak, tak jest. Ja muszę przyłączyć zieloną trójeczkę, bo jest niższa niż czerwona czwóreczka. Tak jest. Więc to jest out. I ponieważ pozbyliśmy się wszystkich Nebulisów, to Kraken odpływa, nie? No bo nikt nie ma Nebulisów. A, to tego nie mówiłeś. No nie, raczej. No dobrze, no dobrze. Odniósł, nie? No dobrze, wiesz, dobrze. On tylko jak ktoś. No dobrze, ma, dobrze, no. Dobrze, dobrze. Paulina. Paulina. Bo nas zablokują na YouTubie za prawa autorskie. To nie moja wina. Siedmiu lordów, koniec? Siedmiu lordów, koniec, dokładnie. Uh-huh. No. Jest w ogóle taki lord ten w Jezusie, podstawce, przepraszam. Kojarzysz, no pięknie kibi zrobiłeś, pięknie. Kojarzysz lorda w podstawce, który mówi, że przeciwnicy nie mogą mieć więcej niż 6 lordów zrekrutowanych. Czyli tylko ty możesz skończyć grę. O, nie? To nie kojarzyłem, nie pamiętam. No, 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 jest taki tiki. Mea culpa. No, widzisz. Teraz YouTube by dowiedziały, czyja to sprawka była. Ho, ho, ho. Aha, teraz jest 2 więcej, tak? Tak. Tak. A o co chodzi? Dla nas, nie dla niego. Dla was. On nie ma 2 więcej. Jak tam? No dobrze, dziękuję. Zapominasz o tych perłach, nie, biedaku? No dobra, jakich perłach? Tak. Ty co tam zdobywasz? Nie, dostaję za każdym razem. No, no teraz dużo się, wydałem, teraz bo chciałem Nebulisa się pozbyć. Czyli płacę 8. 8, tak. To mogłeś po, nie? Więc ten mi zostanie. No. Po czym? Odpalić lorda. Spalasz Nebulisa, a potem odpalasz zdolność lorda i bierzesz białą. Nebulis wskoczy. No bo odpalasz zdolność lorda. Tak, a ja po prostu białą, tyżynie. Tak, 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 a ja białą wykorzystałem w zupełku, nie? No, jasne. Nie wskakuje. Dobra. Na koniec eksploracji otrzymujesz, za jedną perłę, za każdą, która spadnie tutaj, nie? Tak, i przyłączasz tego najniższego, tak, dobra? Odpoczyłaś tym i tak, dwoma jeszcze, tak? Tak, i Nebulisy sobie wziąłem. Zapłaciłam. Ten. Czyli dostajesz Krakena. Aha, czyli no. Dostajesz Krakena. Kraken! Czyli masz ile wiatra na ikla Krakena, dobra? Wyrównają się. Okej, okay. Mój ruch, tak? I co on dam? Że dostajesz podczas perłę. Jak tutaj będę zrzucać karty, to za każdą kartę dostaję perłę. No. To ja proszę perłę. Dobra. Okej. Okay. Karol, nawet się nie patrz na tą miseczkę. Dlatego trzyma się. Ja będę... Osioł uśpiewał, że jest samotny jak ten palec. Albo coś tam. Albo dwa. Bo jestem taki sam jak palec, albo coś tam. Ja biorę stos problemów z rady. Różnych. Stos. Stos, samotność, ciężki los. Przyjacielem mym bądź. Wziąłem stos z rady. 2, 4, 6, 8, 10 kart mam na ręce.
Dzisiaj mamy głupawkę spod znaku śledzia. Jeszcze jedna było, kurde. Graj. Dobrze. Był jeszcze Roman, ale ja nie pamiętam, jak on miał piosenkę. Oni go w lesie spotkali. Ten, który Fiona potem była tak. Matrixem, tak? Tak, tak, okay. Tak. Kurczę, tak, też coś było. Ja? Już? Mhm, tak. No to eksploracja. Dobra. Ło, szatan. Walczysz z Lewiatanem? Lewiatan. A ile tam muszę mieć? Siedem. Siedem. Karta tylko się czerwonym. Liczy? Jedna karta i tylko czerwona. Karta i rzut. Ale w sensie wartość karty się liczy? Tak. Tak. To spróbuję. Cztery i rzucasz dwoma kostkami. Dwie kostki. Nie, to lelo. To może nawet pokonasz go dwa razy. No nie. Osiem i cztery, dwanaście. No to pokonała. Jedną wybiera wyższą. A, no dobra. No, no ale i tak pokonała. No. No. Czyli żeton. Nie chcesz tych drugich żetonów? Nie. Okej. Okay. Mam kluczyk. A ty nie masz tam nic, że tam? Że coś tam z żetonami ci gra? Za każdy punkt życia, który usuniesz Lewiatanowi, otrzymujesz dwie perły. No właśnie, jeszcze możesz sobie perły wziąć. Tak. Co jeszcze I teraz klucz i teraz... możesz, a nie musisz wykorzystać teraz. Tak. No bo teraz sobie zablokujesz te dwie umiejętności, nie? Jak go wykorzystasz, bo mając trzy klucze, musisz wziąć miejsce. Ja mogę zobaczyć najpierw te miejsca? No tak, no te są widoczne, odkryte, tak. No. A jeśli chcesz, to możesz jeszcze do czterech maksymalnie. Ale, no. Chcę zobaczyć te, co są. Dobrze, zobacz sobie. W sensie tylko, żeby zdecydować, nie? No, tak. 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 Bo potem, jak już zdecydujesz się na to, że wykorzystujesz ten klucz, to możesz jeszcze cztery sobie odkryć. Wiem. Okej, okay, sorry, dobra. Dobra, na razie niech on sobie tu leży. Super. Dobra. To spada. Tak. Mhm. I teraz pytanie, czy walczysz dalej, czy kończysz? Nie mam czym walczyć. Czyli kończysz. Czyli kończysz. Okej. Okay. No to Adam. Tak jest. To ja sobie kupię sobie... Pamiętaj, że masz koszty zwiększone o dwa, nie? Tak, pamiętam. A co? O co chodzi? A co tam? A o co chodzi? Tia. Ja kupię sobie... Dostaję perłę w ogóle, najpierw. Zacznijmy od tego. Moja perełko. Okej. Okej. Dobrze. Czy to już? Czy on już podjął decyzję? Tak, podjął decyzję. Za 8 kupuję sobie domokrążce. Plus 2. Za 10. Dobra, no to za 12 kupuję sobie domokrążce. Otrzymuję dwie perły. I jeszcze dwie perły, czyli cztery perły. Czemu kupiłeś samymi żółtymi zielonego? Bo ja mogę. Aha, ty bo możesz, dobra. Tak. Bo może. Bo mogę. I teraz tak, te dwie karty spadają, ta mi zostaje. I uzupełnia się tor, prawda? Tak. Dobrze. Czyli mamy tchórza. Podczas swojej eksploracji możesz ignorować potwory, po prostu odrzucać ich karty. Handlarza bronią. Za każdego lewiatana na granicy otrzymujesz po jednej perle. I to jest natychmiast? Natychmiast. Pustelnik. Odkryj jedno miejsce ze stosu, przed nim i nad nim czyli kontrolę. Arystokrata. I przewoźnik, podczas swojej tury odrzuć jednego nebulisa, aby otrzymać jedną perłę. Czyli pozwala mielić nebulisy. A ja w sobotę byłem w Bytomiu odebrać Mage Knight UE. I teraz mam dwie wersje. O, proszę. No to brawo, Gromik, ładnie. Ale to co, kupiłeś tu kogoś... Ale u mnie jest Mage Knight, ja nie sprzedawałem. A sprawdź, jak wrócisz. Tak. Zobaczę. Znaczy, no, jeszcze otworzę pudełko, żeby mieć pewność. Czy w środku też się zgadza? Dobra, ja myślę, że będę eksplorował. Okej. Okay. Potwór. Dobra. No to powalczę. Dobra. To powalczę. Powalczę taką trójeczką. I ciepiesz jedną kosteczką. I ciepię jedną kosteczką. Dobra. Z 5 szóstych, 5 na 6, że trafię.
Na Eliksie. I nie. Na Chorzowskiej byłem. O, czyli po prostu... Super, czyli ja dzisiaj jestem perła? Ten bardzo nie puszcz jurlak. No i tyle. Okay. No i tracę, nie? No ładnie, ładnie. To na Chorzowskiej, no to kawałeczek od nas, ale jednak dalej Bytom. Okej. Okay. Pięknie, pięknie. Brawo. Ja myślałem, że w ogóle te kostki są brudne, że no, one są zakurzone. Nie. One mają są takie perliste. Takie... Ty eksplorujesz. To nie są za ładne, tak? Są ładniejsze kosteczki, ale... No to wklepane. No to wklepane. Czyli to wklepane, czyli musisz rzucać i musisz... Dwiema, tak? No tak. Dokładasz nowego lewiatana na szóstkę. Okej, okay, czyli tu się pojawia drugi. Lewiaton. Dobra, o, za trzy żetony i za dziewięć. Z czerwonych i z... Okay. Albo czerwony, albo fioletowy. I co teraz? No i dalej, nie? Czyli on spada, pyk, a ty eksplorujesz dalej. Jedynka fioletowa, ja dziękuję. Ja dziękuję. No akurat się ucieszyłem, bo od mojej strony trójka to na żółta. Samym początku. No dokładnie, jak wszystko to jedzie, to... Trójka żółta, przepraszam. Nie dziękuję, pas. Jest or not. O, tak, wezmę. Dobra. Czyli teraz już dwie perły kosztuje. Co tam mamy? Trójka zielona. 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 Trójka wiem, wybierz, już coraz trójka, mniej panie. Śmieszne, no. Ale. Nie, dziękuję. Paulina, ty coś? Nie, dalej. I do tego dalej. Dokupiłem dwie maty z portalu i mam już komplecik. O, proszę. Piątka niebieska. Łomatulu, co tu się dzieje? Za piątkę niebieską. Matuchno najdroższa. Bo się widzę. Dobra, ja kupię, nie widzę. Kupię ją sobie za dwie. Proszę. Bier. Dej. Okay? Ej, pewnie wyjdę na debila, ale trudno. Ostatnio się dowiedziałem, że program Nero Burning Rome wziął swoją nazwę od Nerona i podpalenia Rzymu. Wiedzieliście o tym? Jakoś tak. Nigdy tych kropek nie połączyłem. Tak. Teraz, nie zauważył teraz tego. Teraz tak, ja sobie tą biorę. Tak, i zbierasz dwie perły, tak? Bo dwa stosy rady tak, są uzupełniane. Tak. I jeszcze jedną perłę za koniec, tak? Bo wziąłeś. A nie. Tak, za to sobie wziąłem. Okej. No ja akurat wiedziałem, ale to moje klimaty, to pewnie dlatego wiedziałem. No ja się domyśliłem, nie było to zaraz od razu, ale w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, po cholerę tam jest Koloseum narysowane tak, i o co chodzi. Płonące, nie? Tak. W logotypie. No. Więc jakoś gdzieś tam się zeszło. Okej. Okay. Kropki się złączyły. 2, 4, 6, 8 kart na ręce. Dobra. Mogę odrzucić na bój, ale nie chcę. Chcę perłę, proszę. Tak jest, dziękuję. I teraz tak, czyli dwa kolory. Dobra, czyli zrobimy tak. Dalej mam podwyżkę, prawda? Tak. Okej. Okay. Steel. 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 Styl. Dobrze. To będzie tak. Wciąż. Dobra. Okej, to zrobimy tak. Error. 3, 5, 7, 9 i dopłacam. Atakuję. Widzę. Dopłacam perłą. I to jest 10. Biorę handlarza bronią. Tak jest. I dostaję dwie perły nazad. Bo są dwa lewiatany, prawda, na granicy. Tak, dziękuję. Dokładnie. I tyle. Z mojej strony. Tyle? Tak. To ja... A przepraszam, i dołączam czerwonego, tak. Okej. Okay. Czyli dobra. Spadają. Dobra. Ja biorę zielone stosigrady. Tak, po prostu. Ciach. Dobra. Jakoś zawsze się bardziej zastanawiałem nad nazwą Alkohol 120%. Aha, to też był jakiś program chyba do, tak, do odpalania obrazów chyba. Tak.
moje pytanie jest tak. Jak mamy na przykład tutaj, tak, to mogę mieć jedną kartę i perły? Nie, musisz mieć pięć kart. Musisz spełnić w pierwszej kolejności warunek kolorów, a perłami tylko dopalasz do wartości, kiedy ci brakuje. Okej, okay. To tak chciałam się dopytać. Co tu jeszcze ciekawego jest? Ale to nic, to ja sobie może i tak wezmę typiarza, czyli wezmę sobie za 1 i za 6. Pereł? 2, 4, 6. Ale czekaj, to musisz mieć 9. Tak. 9. Czyli 2, 4, 6, 8, 9. Tak jest. Okej. Dlatego transparentne są chyba lepsze. I podczas tury odrzuć jednego Nebulisa, tak, aby otrzymać jedną perłę. Tak, tak jest. Już nie masz Nebulisów? Nie masz Nebulisów? Ja nie mam. Nie mam. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Tak. I ziomeczek ma klucz, czyli musisz go teraz wykorzystać. Tak. Ale możesz teraz też wykorzystać klucz, który masz. Mhm. Nie. I jednego sobie nie blokować. Bo jeżeli zdecydowała się na zakryty żeton, to musi go odkryć na początku tury. A okej, okay, dobra. Dobra, dobra, sorry. One nie działają tak jak te klucze z żetonów po prostu, nie? Dobra. Czyli Paulina odkrywa cztery miejsca. Podoba się mi to. Mi też. A co? Będziesz szabrował? No mam dwa klucze, tak? Nie? To... Mówię ci, szabrowanie nie popłacą. A tu jest jakiś szabernik? Nie, tu nie ma szabernika. Nie, nie, tu nie ma. Może Paulina będzie miała szabernika. Nie, że nie popłaca, tylko trzeba umieć szabrować, nie jest tak, trzeba być delikatnym. W ogóle te miejsca, one mają fajne oznaczenia kolorystyczne, bo tak, albo odnoszą się do lordów, albo się odnoszą do sojuszników i w ogóle do kolorów, więc to też już można tak patrząc po prostu... Ja sobie biorę zamkniętą wieżę, czyli 3 punkty za każdego twojego lorda z jednym lub większą ilością kluczy. Dobra, i no, teraz przykrywasz sobie tych trzech, bo ich umiejętności już nie działają. Zdolności. Dokładnie. Okej? Okay. Dokładnie. Mój ruch, tak? Ja sobie przejrzę miejsca i teraz tak, mamy porzucony konwój, czyli dostęp do talii łuków. Mamy parlament, czyli 2 za każdego lorda z gildii polityków i plus 6. Niebieskich, no. Tak. Mamy łupy znowu i mamy 3 za każdego lorda bez klucza, ale to już było. Dobra, czyli mamy 2 łupy i... Z nowych miejsc. Z nowych miejsc 2 łupy i... Tam jeszcze też za żółte, ten niebieski. Z koników morskich i jest grało, za żółte i za zielone, tak jest. I za 20 minus ilość przyłączonych sojuszników, tak, czyli jest. Tam powiedzmy w okolicach 10 punktów na koniec gry. No, tak takie jest. Tam... Ja proszę perłę. Dziękuję. I teraz w swoim ruchu Będę. No przyłączę sobie za 5 i 3 perły. Za 5 pereł. Może być, stać mnie. 3, 4, 5. Przyłączę sobie tchórza. To jest automatycznie mój trzeci klucz. I szósty lord. 5 sobie zostawiam. I będę przyłączał. I ja spróbuję sobie coś pogamblować. Jeszcze sprawdzę sobie dla pewności, ale będzie 6, 8, 10. Tak, zastanawiam się jeszcze, ale tu mam 10. A tam może tu być mocno mam... 6, 9, to bez sensu. Nie no, 2, 4, 6 i 5 to jest 11. Zawsze, always. 3 i 3 to jest 6. Dobra, no będę próbował łupy. Przetasowałeś łupy? Przetasuję ci jeszcze raz. Przetasuj mnie. Przetasuję. I ja tą piątkę przyłączyłem, dobra. Przetasuj mnie łupy, będziemy grabić. Ja ci pokażę, jak się szabruje. Grab. Ha! Grab, 6. 6 i stosik. Czyli nie, zdobywasz karta. Od razu kartę. Tak. Bo to musi już pokazać, że to jest sojusznik. A okej, dobrze. O to chodzi, nie? No to ja szabruję dalej. To 7. 13. Siódemek jest 7, szóstek jest 6, piątek 5, czwórki 4 i 3 trójki. Okej. Okay.
już bardzo dużą szansę. 13, no dużą szansę. Ja ryzykuję. O, 5 i potwór. No. Proszę potwora z... Tundy. Okidoki. No to teraz już masz bardzo dużą szansę, że no, jednak to spalisz, a to 18 jest... punktów, nie? Dużo, dużo. 18 punktów. No dużo. To ja biorę 18 punktów. No, 18 punktów dużo. Okej. Okay. Tak szargowałeś. Się szarguje. Tyle? Jest. Tak? Tak jest. Dobra, to przetasuj mnie to też jeszcze raz. Bo ja też będę próbował. Będziesz szabrowanko. Ja w moim ruchu tak. Za dziesiątkę z pięciu różnych kolorów odpalam arystokratę. Aha, bo arystokrata odkrywa... Od razu. Ze stosu. Od razu miejsce ze stosu. Tak. Czyli po prostu biorę pierwsze z brzegu. To dobra. Masz akurat tak, łupy. Tak. Czyli tak. Zbieram dwa nebulisy. I dwie za perły też. Ten i dwie perły. Tak, ciach. Mm-hmm. Czyli nie z otwartych miejsc, tylko muszę wtedy zebrać ze stosu. O to chodzi. Okay, dlatego oni dają miejsce od razu, ale w ograniczonej tej. Zapomniałem dobra. O tym. No. Dobra. Dobra, ten lord jeszcze tutaj cały czas będzie aktywny. No to mogę ci podać? Coś... Tak. To ja ci podaję. Uwaga, co to będzie? Turu. Dwa za każdego twojego lorda z gildii magów, którego nie mam, plus 6 punktów. Okay. No, czyli do życi, że tak powiem, po ślubsku. Nie muszę tych łupów nie musisz. Okej. Okay. Ja tutaj przyłączam sobie niebieskiego sojusznika. Nie jeszcze masz? Takiego nie mam. Tak. Spadają. I się uzupełniają, uzupełniają tak? Się dobra. Pojawia się starszy. Trzy miejsca ze stosu, nad jednym przejmij kontrolę. A pozostałe dwa uczyń dostępnymi. Mhm. Hodowca. Dobierz lewiatana i umieść go na pustym polu granicy. Spoko. Mhm. Zabójca. Każdy twój przeciwnik musi odrzucić jednego wybranego przez ciebie lorda o 90 stopni. Lordowie ci liczą się tylko jako punkty zwycięstwa. Mhm. I ostatni. Wolnego lorda, nie? Wolnego, tak. I szaman. Jesteś odporny na zdolności lordów z gildii żołnierzy. Mhm. No, czyli całkiem w porze. Dobra? Tak. Paulina. Eksploruję. Okej. Okay. Noczkę? Dwie. No, lecimy. Dobra. Jakie ten wasz stół ma wymiary? Ten aktualny 80 na 2. Tak. Metry. 80 cm na 2 metry. Ktoś? A przyszły? Nie, dziękuję. A przyszły to zobaczycie za tydzień. Ja dziękuję? Nie. Mhm. Walczysz? Nie mam czym. Czyli odkrywasz. W sensie rzucasz na lewiatana, tak? W sensie pitasz. 6. Uuu! 3 ranki. Uuu. Pyfa. Paulinę ugryzł lewiatan w dupkę. Uuu. Au. I pojawia się nowy lewiatan, a ten stary spada, tak? Stary spada. I nowy lewiatan za czerwony i niebieski. I Paulina kontynuuje. Ciach. Tak. Dobra. Ja dziękuję. Ja się zastanawiam się i wydaje mi się, że chyba tak. Obecnie. Okej. Myślałem, że za tydzień streamka nie będzie. A będzie, Kibi, będzie za tydzień streamek. Zobaczymy. Trójka żółta. Będzie. Bądź dobrej myśli, nie możesz być taka... Ja pas? Pesymistyczna. Ty już no ja nie mogę. Tak. Dwójka fioletowa, ja pas. I jedyneczka trafia. Dobra. A ty już masz to zasłonięte, czyli nie dostajesz pereł więcej. Niebieski, wioletowy i żółty. Jezu. Dobra. To ja w swoim ruchu będę eksplorował. A więc... Jedynka czerwona. Spasuje. Paulina? Ja dziękuję. Dobra, ja też nie chcę. Trójka czerwona. Wezmę. Proszę o perłę. Dziękuję. Potwór. Okej. Czy ja muszę deklarować, z którym walczę? Tak. Okej.
Że ty tak trochę średnio, nie? Rzucę harpunem i zobaczymy, w kogo się wbije. Dobra, no to ja będę walczył i zaryzykuję walkę z tym. Więc mam jeden i będę mógł dopłacać perłami i rzucam jedną kostką. Tak jest. Trzy. Cztery. Czyli dwa jeszcze. No i ideolo. Czyli dostaję dwa żetony. Tak, dwa żetony. Wezmę sobie dwa pezety albo nie. Tak, wezmę sobie dwa pezety. Okej. I co? I ja continuation? Znaczy możesz dalej z nim walczyć, nie? A mogę też eksplorować dalej? Nie mogę już. No to nie będę z nim walczył dalej. Dobra, no to to spada. Tak. Ciach. A to też spada, bo ja tym walczyłem. Tym walczyłeś, dokładnie. Teraz. Ja w moim ruchu... A no to subcio. No, ja też to będę walczył. Eksplorował. W sensie eksplorował. Ja dziękuję. Piąteczka. Pełna? Dobra karta. No się tak nie. Ja wezmę. Dobra. Ja w tym momencie mam jedną perłę, więc możesz odsłaniać po prostu. Dobra. Okej. To jest czwórka niebieska, której nie chcę. Żółta jedynka, której nie chcę. Mhm. Nie wchodzą mi te potwory. A. No mi wchodzą cały czas, nie? Co dostajesz? Krakena? Umyśliłeś. Tak, Krakena. Okay. Dobra, ten kraken... A nie, przepraszam, ty go wybierasz do stosu? Ja go wybieram do stosu... przepraszam, to tak, niebieskie jest, niebieskie. Ja go wybiorę do stosu... tego. Dobra, wolno? Tak to ja. Tak to ja. Tak, tak, ten w lustrze to niestety ja. Ja dzisiaj nie puszuję mojego szczęścia. Nie puszujesz twojego laka? Szczęście puszuje mnie i to tak wręcz wbija w ziemię. Paulina zgarnęła stosik. Adaś co zrobi? Adaś jeszcze nie wie co zrobi. Adaś też dobierze stosik. No ja puszuję szczęście. Dobra. Puszuję szczęście, czy chcę ta... Czy jednak nie puszujesz? Tak, puszuję szczęście. Dobra. Trójka niebieska, Paulina. Ja podziękuję. Trójka niebieska, ja podziękuję. Nie, Paulina. No, może do walki się przydać. A wezmę. Dobra. Ja mam jedną perłę, więc odkrywaj teraz. Okej. Czwóreczka niebieska, nie chcę. Zielona jedynka, nie chcę. Na serio? Ryly. Ryly, żółta jedynka. Który to swoje eksploracja? Czwarta? No. Chyba tak. No. I ani razu nie miałem potwora, nie? Miałem potwora, nie? A wy tam kupujecie mi karty, nie? Jak kupujemy ci karty? No, że nie jest tylko 5, tylko aha, jakieś tak, tam tak, zawsze 6 tak, wchodzi, nie? Co najmniej. No, to jest ciekawe. No. Czyli no, potwory są na samym dnie. Ciekawości 8, ja zrobię eksplorację. Dobra, lecisz dzioł. Lecisz i w pieprz. Trójka żółta. Trójka żółta. Ja podziękuję. Ja też podziękuję. Ja podziękuję? Podziękuję. Ja nie chcę. Carles, złaś. Nie wiem, czy cię tak złapię. Ej, ej! Dzięki. Nie było to łatwe. Nie chciałam mu zrobić krzywdy. Lusik. Tylko rozwalił już to. Ktoś chce trójeczkę? Ja dziękuję, to jest też nie. Potwór! Z którym chcesz się bić? Albo chcesz unikać? A co oni mi dają?
żetonik. Żeton potwora, i no i lewiatana przede wszystkim, nie? Drugiego. Więc raczej nigdy i wtedy nie zgarnie tego władcy głębin. Ach, tak. No chodzi, i 5 punktów że... na koniec. No, tak, no, tak, tak, tak. Ale to zarówno jednym i drugim, tak? No tak, tak, no bo... No wiesz, ten jest jak gdyby łatwiejszy do nas do dostania, poza tym on ma tylko 4 wytrzymałości, nie? Więc łatwiej no. się go pokonać. No, to... no. No, nawet nie musisz rzucać, nie? No, tak myślisz? No masz... No bo musisz wyrzucić tak, co najmniej 4. Jeden tak, dobra, na dobra. No, któryś z kostek. No to tak, no, no to przyjmijmy, że to by się no, wydarzyło. No, 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 oczywiście. Czyli go zgarniam. Tak. I umacniasz lewiatana u siebie. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak. I żetonik, nie? Dostajesz. Jezu. I kontynuuje, czy nie? Nie, nie, nie. Koniec już. Koniec, nie? Czyli do, nie dostajesz, bo ty tam zakryłaś sobie tego lorda, nie? Który tak. ci dawał... Tak, ale tu sobie od razu wykorzystam 2 perły pobieram. Okej. Okay. Powinnaś na początku, ale okej. Okay. Nie, może od razu. Tak. Aha, bo to jest ten, co dobrałeś, pobierasz okay. żeton, to albo go od razu odkrywasz, dobra, sorry, albo sorry, na początku sorry. Następnej, sorry. Do dowolnej kolejki, mea culpa. Nie? Ja sobie zgarnę niebieskich. Dobra, no ja puszuję w takim razie szczęście, jeśli chodzi o tych tam arystokratów. Czyli dostajesz 2 nebulisy? Tak, dostaję 2 nebulisy. I bierzesz starszego, tak? I biorę starszego, tak. Dobra, i oni tam z 3 wybiera, nie? 3 z góry. I tutaj biorę najsłabszego, czyli żółtego se przyłączam. A wytłumaczcie mi, bo teraz tak czytam, o co chodzi z tym? Dobierz lewiatana, umieść go na pustym polu granicy. Czyli bierzesz lewiatana z góry i go dokładasz po prostu do toru. No ale to od razu wywołuje tak jakby z nim walkę? Nie, nie, nie. Po prostu go dokładasz. Aha. Więc okay. to sprawia, że jeśli ktoś będzie chciał unikać, no to będzie miał jakieś pole zasłonięte, więc jest aha, większa szansa, dobra, że dostanie hity, nie? Dobra, kumam. Co znalazłeś fajnego? Tak, no mam takiego, co mi gra z tymi lordami z żołnierzy. Okej. Okay. Więc... tego kupuję, tak? Tak. I ciach. Dobra. A i plus 7 jeszcze. Ciach. A ilu masz żołnierzy? 2? 2. Okay. Czyli jest za 11, tak? Place. Dobra, a co odkryłeś? A odkryłem, tak, tak, tak. Czyli tak, sanktuarium, tak. 3 za każdego z medus sojusznika plus 4, medus, czyli fioletowych. Czyli fioletowych. I 2 za każdego z farmerów plus 5. A to już było, czy nie? Czy było podobne? Nie, było a podobne. A tu jest 3 za tak. koniki. Tak, bo tu tutaj jest za lorda, farmerów. A tutaj jest za sojuszników. Dobra, dobra, dobra. A właśnie, okay. a właśnie. Paulina. Tak to ja. I cały czas mam plus 2, tak? Tak. Cały czas drogo. Teos ustalił wysokie ceny. To ja sobie kupię tego. Dobra. Czyli za 12. 5, 2, czyli to jest 7 i 5. 5. 2, 4, 5. Wasz właściciel się coś tam odzywa. Nasz właściciel? Kot. Aha, tak, coś tam szkodzi cały czas. Karles, bo zrzucisz na siebie półkę. Może to ej. A, to jest moja ręka, tu jest. Ona nie jest przykręcona, no właśnie nie do jest. Ściany. Och, byłaby czyli straszna szkoda, teraz gdyby coś to, by się tak? stało. Bo kolorem się zgadza? Nie, nie, najsłabszego. Mhm. Dobra. Tak. Czyli to idzie tu. To się przesuwa. I dobierz lewiatana i umieść go na pustym tak. polu granicy. I Paulina ma 6 lordów. Więc jeszcze jeden i koniec. Ja też zresztą mam 6. Ja też mam 6. Dobrze. Tak. Czy to wszystko Paulino? Tak, bo więcej nic nie uczynię. Więcej nic nie uczynisz. Okej. Ja zapłacę perłę, żeby odkryć lorda. Więc będę spiskował. Weź na rękę wybranego sojusznika ze stosu kart odrzuconych. Niezłe. Tylko drogie. Okej. Okay. Yes.
Nice. Naturlicia Vol. Co tam? Będę eksplorował. Jedynka żółta? Nie. To dalej? Nope. Znaczy najpierw teraz. Nie. Dobra, walczę z tym. Czwórką i rzucam dwoma kostkami. No jest. No jest. No jest. Czyli on spada. Dwa żetoniki. Tak, dwa żetoniki, ja go dostaję. Pach. Dwa żetoniki, ja sobie wezmę. To jest pach, pach. Czyste punkty już. Idźmy dalej. Ok. I dostaję perłę? Nie, nie dostaję, bo jak... No nie, nie, nie. Nie. Okay. Gdybyś przegrał. Gdybym przegrał, tak, dostajesz tak. Perłę. Dobrze. Dobrze. Dobra, zupa z bobra. Jeszcze lepsza, zupa z wieprza. Okej, okay, ja w pierwszej kolejności będę spiskował na dziedzińcu. Czyli mogę odsłonić, tak? Tak. Paser. Rozdaj każdemu ze swoich przeciwników po jednej ze swoich nebulisów. Ou! Oh. No to tak, to chyba to będzie ten... Paser? Chyba to będzie paser, tak. Ponieważ ja kupuję za 7, czyli tak 4. Mam dwie białe ostatnie i jedną czarną już płacę. To jest ciach. I 7. I to jest ciach. Dostaję 3 czarne nebulisy. Czyli to jest ciach, ale każdemu z wam po z jednej. Was daję po jednej. Pyk, pyk. I to jest 7 lord. I w ten sposób dogrywamy tylko koniec. No. Dobra, Paulina? Ja tym bardzo nic nie zrobię. No to eksploruj i walcz. Piątka czerwona. Pas. Ja kupię. Ja zdupiłem. Mogłem też kupić. Mogę teraz mam kupić. Tylko jedną, więc... Ja mam 3, a Paulina ma 2, tak? Tak, Kraken. Mhm. Ja nie mogę kupować i ty ostatnie, więc już tylko sobie odkrywasz. Czyli to i perła. Dobra, a to spada. I jeszcze gdzie spadnie Kraken? Nie ma znaczenia, bo ja nie będę... No, to nie radę. Wiemy tego, no, to jest taki zrobię sobie bożenie, nie? Dobra. No to w tym momencie tak naprawdę... Dalej jest zadychę, tak? Znaczy w sensie są zwiększone ceny. Tak. Tak. O 2. Tak. Dobra. No... To jedynie, co mogę zrobić, to kupić 5 punktów. Tylko które 5 punktów chcę. Niech będzie tamto. Czyli... okej. Okay. Czyli kupuję... no niech będzie tego za dychę, tak? Czyli jest to i drugi kolor to będzie ten. Czyli 4, 7, 8, 9, 10. Tak? Mhm. Biorę jedną fioletową do siebie. Dokładnie. I tego ziutka biorę do siebie. Tak. To spada. I tyle. Zakończyliśmy grę. Skończyliśmy grę. Graliśmy... Bang, więc liczenie punktów. Godzina 10. Aha, dobra. Jedynkę wziąłeś. Dobra, nie jest... Tak, jedynkę. No, po 7 lordów, nie? Okej. To tak jak mówiliśmy, nie? Rozpatrujemy po kolei, bo to może być teraz istotne tak. Ode mnie, tak? Ja mam tylko tak, więc tylko tych przyłączam, nie? Ciach, 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 nie? Ten odrzucam. Pyk. Paulina, masz coś na ręce? No. Tych? No to dawaj. I co mam z tym zrobić? Pokazuj ich.
No to z każdego koloru przyłączasz sobie. Czyli wszystkich, no, trzech, czyli przyłączasz. Wszystkich trzech przyłączasz. Dobra? No to ja tylko ty jednego masz przyłączę. Tylko jednego, tak, najsłabszego. I biorę najsłabszego. No. Dokładnie. Okej. Okay. Czyli Kraken został u ciebie. Proszę? Tak, Kraken został u mnie. No. A czy ja liczyłem na to, że ty kupisz tą czerwoną piątkę, bo ja w tym momencie kupuję za dwie perły. I robię, wiesz, różnicę, że komuś daję trzecią, a ja się zrzucam do dwóch i komuś przekazuję Krakena, nie? Dobra. No ale to musiałem wtedy tak zrobić, bo liczyłem na to, że ty jednak mimo wszystko pójdziesz na jakiegoś tam, wiesz, że wejdzie jakimś cudem po prostu lewiatan jeszcze jakiś, nie? I się na niego rzucisz i będziesz eksplorował, nie? I że tobie oddam. Czy tam jest pisadło w grze? Nie, chyba nie. Pomyślałem, czy mam jakieś pisadło gdzieś na wierzchu? Ja mam długopis. Tak, zostawiłeś sobie długopis. Jak ja to przemyślałem. Słuchajcie, zakończyliśmy rozgrywkę w Abyss, Lewiaton i Kraken. Teraz liczymy punkty. To osik. Ja mogę pisać. Pisz. P. P jak Paulina. A jak Adaś? Za miejsca. Trzy za każdego lorda z jednym lub większą ilością kluczy, czyli mam tutaj tych trzech, czyli 9. A ten nie ma klucza? Nie ma? Nie. Dobrze. Mam jeden klucz z żetonu, ale to nic nie da. No nic nie da, czyli 9. Ok. Z twoich lordów. Z moich lordów. 10, 15, 20, 25, 34, 41. 41. Z twoich sprzymierzeńców, czyli z każdego koloru bierzesz najsilniejszego jednego. 4, 3, 7. Carles. 7, 2, 9. Nie atakuj wujka te osa. 9 i 2, 11. 11. Mhm. Okej. Okay. Z twoich żetonów potworów. No to nic. Nie masz nic. I teraz tak. Ujemne za nebulisy. Mam 2. Minus 2. I dodatkowo władca głębin to jest plus 5. Ale jeszcze mam 3 obrażenia. I minus 3 ranki. Czyli plus 5, minus 3 ranki. Tak? Czyli tutaj się zeruje. 9, 50, 61 punktów. Paulina. A jak Adaś, tak jest. Że rozwalisz nas na miękko. No. Miejsca, tak? Tak coś czuję. Tak, miejsca. No to tu jest... 18. 18. Mhm. Dobra. Lordowie. Dycha 18, 25, 33, 42, 47. Dobra. Sojusznicy. 10, 14, 16, 17. Dobra. Żetony. 4, 6, 8, 10 i 6, 16. 16, ok. Nebulisy? 1. Czyli minus 1. I nie masz tam nic dodatkowego, nie? Jeszcze żadnych ranek i tak dalej. Ok. Czyli 18 plus 47 to jest 65, 75, 82. 82, 98 minus 1, 97. Ok. I teraz, czy ja się w ogóle zbliżę do Pauliny? Nie, no bez przesady. Miejsca, no, miejsca, słabo. Uwaga. Za lorda z gildii z żołnierzy, czyli mam dwóch takich, czyli 2 razy 2, 4 plus 7, 11 za pierwsze miejsce. Za drugie miejsce za lorda z gildii magów, których nie mam, czyli plus 6, czyli to jest 17, a tutaj mam równe 0, czyli ja z trzech miejsc zdobyłem o jeden punkt mniej niż Adaś z jednego. Okay. Jeśli chodzi o moich lordów, to jest tak... 12, 19, 23, 23, 33, 36, 36, jeśli chodzi o moich sojuszników, to mam, tutaj mam 2, tutaj mam 7, tutaj mam 11 i tutaj mam plus 3, czyli to jest 14. 14 i jeżeli chodzi o żetony potworów, nie mam, bo nie udało mi się zawalczyć ani razu z żadnym lewiatanem. Ty jesteś pacyfistą podwodnym. Więc jest 0. Więc jest 0. Jeśli chodzi o nebulisy, to mamy minus 3 i minus 5 za Krakena. Czyli to jest minus 8, czyli tutaj jest 9, czyli to jest 45, czyli to jest 59, czyli no nie, ostatni. Ostatni. Jezus, to musimy oprawić i wywiesić na nowym mieszkaniu. No, czyli wyniki się przedstawiają następująco.
Ja mam punktów 59, Paulina ma punktów 61, a Adaś po prostu wygrał. Więc chwilka przerwy i wracamy z podsumowaniem Abyssa z dodatkami Kraken i Lewiatan, tak. Więc dajcie nam chwilę i tak. Widzimy się po przerwie. A krótkiej. Będzie co omawiać. Tak, no. Tak, tak. Będzie co omawiać. Halo, halo, najpierw nas słychać, a teraz będzie nas widać. Siema, tutaj planszowe bestie z powrotem, czyli Paulina, Teos i ja, czyli Adaś. I Carles. Blue Ark pisze, trochę zeszło. No to prawda, troszkę zeszło, ale z drugiej strony zauważcie, że tłumaczyliśmy zasady półtorej godzinki. Znaczy no tam z tym wstępniakiem, powiedzmy godzina 20. Czy tam godzinę. A tutaj mamy na zegarze 3 godziny streamu, więc tak naprawdę no zeszło nam tam powiedzmy trochę czasu. Ale tak naprawdę... No nie no, partia... Półtorej godziny, tak? Mniej więcej, z dwoma dodatkami, więc, tak. Więc tutaj no, jest to do roboty.
Jest też trochę czytania tych wszystkich zdolności, no ale no anyway, tak? Tak. Zagraliśmy i lecimy po prostu z naszymi odczuciami, z naszymi ocenami, więc tak jak przystało na bestie, po kolei ja odpowiadałem za grę i za jej tłumaczenie, to Paulina, lecisz, żeby nie było, że my już coś powiedzieliśmy, co ty chcesz powiedzieć. A kurde, trudne sprawy. Abyss jest grą, która wizualnie mi się bardzo podoba. Jakby grafiki świetnie oddają klimat tych głębi, potworów i tak dalej. Sama gra w sobie jest dla mnie całkiem w porządku. Może nie jestem jakąś taką dużą fanką, tak jak wy, że Abyss, przebieracie nóżkami. Jednak mimo wszystko miło się do niej siada i w sumie to już było któreś moje tam podejście do tej gry. Nie wiem już nawet które. Aczkolwiek zawsze grałam tylko w podstawkę. I muszę przyznać... Nie, graliśmy z Krakenem. Graliśmy z Krakenem. Ja nie pamiętam, żebyśmy grali z Krakenem. Z czarnymi perłami graliśmy z Krakenem. To ja nie pamiętam. Graliśmy, no. No to powiem na podstawie tego, co pamiętam. Pamiętam tylko podstawkę. No to muszę powiedzieć, że z dodatkami ta gra o wiele bardziej mi się podoba. Więcej się w niej dzieje. Ja lubię ten element losowości, więc tutaj, że... Jakby potwory są trochę jakby bardziej wpływają na rozgrywkę, bo są trudniejsze. To jak najbardziej dla mnie jest na plus. I w sumie nie wiem, co jeszcze dodać, że ładne figurki, to trzeba ładne przyznać, perełki. Bardziej podobają mi się czarne opakowanie, dlatego że właśnie nie widać do końca, ile kto ma pereł. Jakby to chyba nie jest jakaś tajemnica, ale też z drugiej strony nie musi to być takie bardzo widoczne, nie? Tak jak tutaj od razu każdy sobie policzy, ile kto ma perełek. No to jest taki element dodatkowy, no bo chyba w każdym momencie możesz zapytać po prostu każdego gracza, kto ile ma pereł. Oczywiście, ilość pereł jest jawna, więc tak, tutaj a z drugiej strony, ma, ale z drugiej strony zdań, jak no. się tego nie pilnuje, no to się można w tym momencie tak trochę bardziej zapomnieć, nie? Jasne. Szkoda, że nie używaliśmy tych żetonów do tych do rezerwacji. Tak. No. Ale no, też nie tak było ku temu nie okazji, wyszło, no. nie? I poza tym chyba więcej nie mam do dodania. No dobra, a Lewiatan czy Kraken? Czy goła podstawka? Sama powiedziałaś, że goła podstawka nie. Nie. To Lewiatan czy Kraken? Ojej, to wolę Lewiatana. Lewiatan, tak? Mhm. Poczekaj, dobrze mówię, bo Kraken jest od... Pereł czarne perły. No to wolę Lewiatan. Mhm. Okay. Dobry sąsiad. Dobry sąsiad. Lewiatan. No i tyle. No. Bardzo wymagająca dzisiaj gra, jeśli chodzi o zasady, więc mój mózg jest wyparowany i nie wiem, co więcej powiedzieć. Okej. Okay. Tutaj mam pytanie od Groma. Czy Teos mógł coś zrobić innego, żeby zarobić punkty, czy polowanie na potwory to była jedyna opcja, żeby nadrobić? Wiesz co, no tak naprawdę mi przede wszystkim nie wpadło miejsce, no bo skończyło się na tym, że zakryłem sobie 3 zdolności i za generalnie nic, no. za zero, tak? Mhm. Więc nic się tutaj nie wydarzyło. Starałem się grać takimi lordami, którzy gdzieś tam was kuli i was ograniczali w różny sposób. Czy to jeśli chodzi o koszty, czy to jeśli chodzi o ilość posiadanych sojuszników na ręce. Natomiast no push your luck, nie? Więc dzisiaj no... Ja chciałem je delikatnie popchnąć, a ono mnie po prostu zepchnęło z klifu w głębie, nie? W Abyssa, więc na pewno mogłem zagrać bardziej zachowawczo, ale nie przypuszczam, żeby to dało mi na tyle dużo punktów, żeby chociażby dogonić Adasia, tak? Z kolei no Adasiowi dzisiaj to szczęście sprzyjało i to naprawdę fajnie. Więc stąd też taka dysproporcja, ale jak sobie przejrzymy na przykład nasze wcześniejsze partie, które rozgrywaliśmy, no to tutaj już te różnice punktowe, one nie były takie duże, tak? Gdzieś tam mimo wszystko było to bardziej zbite, powiedzmy, w okolicach maksymalnie do 20 punktów, tak? A dzisiaj Adaś po prostu wystrzelił, gdzie między mną i Pauliną miał prawie 40 punktów przewagi, nie? Więc stąd... Ja muszę dodać tylko, że ja na przykład żałuję, że się... Nie wiem, ja zapomniałam w sumie, że te podstawowe żetony potworów dają punkty. I wydawało mi się, że te z L-ką są lepsze, a w sumie niepotrzebnie, bo mogłam One pójść... też dają punkty. One nie, dają L-ka albo. Nie dają. Tak, one dają punkty. Tak.
One dają albo punkty, albo dają... Nie dają właśnie. Perły, tak. I ja się zafiksowałam, że one są lepsze, a mogłam zbierać... Dają perły, klucze. Aha, klucze. I mogłam zbierać. Dobra, punkty. No ale z drugiej strony dają klucze. Tak, no. tak. Dają klucze ja za fraje. No. Klucza nie skorzystałam, więc tak naprawdę... A ile miałeś żetonów? 4. Więc to by mi mogło dać już jakieś punkty i już by ta różnica za dasiem była zmniejszona. Tu trochę żałuję, że mogłam pójść po prostu tym tropem. Tak sobie myślę. Dlatego dwa razy cię zapytałem, jak brałeś żeton, czy chcesz wziąć żeton z Lewiatona, czy podstawowy? Ale okej. Okay. Podjudzałeś. dobrze. Jeśli o mnie chodzi, ja Abyssa absolutnie uwielbiam. Generalnie... Nawet nie o to chodzi, ale Abyss bardzo wcześnie się pojawił w mojej kolekcji i tak, no pudełko jest mocno spracowane, tak. Że to pudełko nie jest postarzane, tylko jest spracowane. Tak, ono mocno swoje przeżyło. Zresztą ja nie ukrywam, że Abyss to jest gra, której no, nie sprzedam nigdy, więc nie ma znaczenia, jak wygląda pudełko, to, że jest oklejone od wewnątrz taśmą, tak, i generalnie tak, jest wiele roboty z tym, żeby to pudełko w ogóle się trzymało dobrze. No to jakby wiem o tym, że się z tą grą nie rozstanę, a to nie ma znaczenia. Tak, bo jest grana. I myśmy właśnie, ja tak jak mówiłem, stosunkowo wcześniej ją kupiłem, ja wtedy zaczynałem z planszówkami. I dla mnie to był naprawdę mega wow, jak mogliśmy za każdym razem w Abyssa pograć. I podstawkę ograłem no wiele razy. Jeśli chodzi o dodatki, Krakena ograliśmy raz, Lewiatana jeszcze nie ogrywaliśmy. Zresztą Teos dzisiaj przedwcześniej i okazało się, że Lewiatan tak. ma karty nieokoszulkowane i na szybko po prostu tutaj w tym jednej wielkiej pustce przeprowadzkowej jeszcze próbowaliśmy znaleźć jakieś koszulki, które by spasowały, żeby po prostu karty były jednolite. I tutaj ciekawostka, bo generalnie już byliśmy w kropce, co zrobić, bo nie mam tutaj już w ogóle na mieszkaniu gier, więc innej gry też nie moglibyśmy wziąć koszulek. Więc konspiracja. I tutaj się okazało, że jest 24 koszulki na kartach miejsc, które akurat pasują do 24 koszulek, do 24 kart z dodatku z Lewiatanem, które były tak nam potrzebne, to więc to po prostu trafiło się ślepej kurze ziarno. Tak, dokładnie, więc tutaj mieliśmy farta. No i jeśli chodzi o podstawowego Abyssa, podstawowy Abyss mi się, jak mówiłem, podoba. Jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba, aczkolwiek po dzisiejszej rozgrywce z dodatkami uważam, że te dodatki naprawdę dają fajne opcje, bo jest to coś, czego mi troszkę w podstawce może brakowało, tak? Że podstawka była fajna, była bardzo fajna, ale po kilku grach generalnie, mimo że te tłumaczenie dzisiaj widzieliście, że chwilę zajmuje, sama podstawka Teos, ja się z nim zgadzam doskonale, że gdybyśmy samą podstawkę wam pokazali i chcieli wytłumaczyć tylko te najważniejsze rzeczy, to Teos by się zamknął w 20 minutach, 25 max. 10. Może nawet krócej. Ale ponieważ musieliśmy wszystkie te zasady, Teos musiał wszystkie te zasady przedstawić na tyle wyraźnie, żeby można było do nich wrócić podczas dodatków, dlatego to tyle zajęło. I tutaj moim zarzutem, powiedzmy, do podstawowej wersji gry, nie znając dodatków, jest to, że ona po którymś razie generalnie mocno się spłaszcza. Tak. Czyli jest ten mechanizm push your luck, owszem, ale masz właściwie tylko kilka dobrych, jeden dobry wybór, tak? Nie jesteś w stanie. A tutaj jednak jest to troszkę bardziej rozwinięte, bo i ta eksploracja bardziej kusi, tak? Bo w podstawce ta eksploracja to jest tak naprawdę dawanie kart innym graczom, tak, nie? Tak. Bo jeśli wypadnie fajna na rynku, no to ktoś ją od ciebie odkupi. Jeśli ty ją pominiesz, to ona spadnie do rady. Dokładnie. I ktoś sobie ją weźmie. Ktoś ją podbierze, tak. Bo... tak. Więc zagra przed tobą. Więc tutaj bardzo mi się to podoba. I oba te dodatki naprawdę fajne rzeczy wprowadzają. Chyba zgodzę się z Pauliną, że też bardziej mi się podoba Lewiatan niż Kraken, gdybym miał grać z jednym dodatkiem. Co jeszcze? No, wykonanie jest przepiękne. Karty są przecudowne. To nie ma bez dwóch zdań. To jest jedna z piękniejszych gier. Bardzo do mnie trafia w ogóle ten klimat, te właśnie podwodne, nie wiem, krainy, miasta, rada i tematyka jest też naprawdę fajna. I
poniekąd, przynajmniej dla mnie, ja się też wczuwam grając w tę grę, w sensie, że rzeczywiście szukam sojuszników i za tych sojuszników wyrybuję lordów, tak, którzy mi robią fajne rzeczy, nie? Więc jest to takie polityko rzeczywiście. No oczywiście moglibyśmy to zrobić, nie wiem, w klimatach polskich, tak, i zamiast tych stronnic było, nie wiem, PO, PiS, SLD i tak dalej. No wiesz, i masz tutaj postacie, wiem, tak. Tak. Wiesz, tak. Eksploruj komisje sejmowe na przykład. Coś takiego. No generalnie dałoby się to zrobić, ale tutaj jest to naprawdę bardzo fajnie zrobione. No tutaj też nie mieliśmy chyba do tej pory takiej gry, przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby w jednej partii jednej osobie tak bardzo nie poszło, na zasadzie jeśli chodzi o szczęście, a nie umiejętności, a drugiej osobie tak bardzo żarło. No praktycznie... nie do końca. Nie do końca, bo tam... Tak, Teos tam popłynął, ale... Też nie było tak, że on był ukrócony na każdej próbie, tak? Że tutaj, wiesz, przez całą grę nie złapał żadnego potwora, tak? Teraz mam po prostu dzisiaj ogólnie najlepszy dzień. To dzisiaj ma jakiś taki dzień, nie tak. Nie działają mu dzisiaj różne rzeczy. Tak bywa, tak? Dlatego także... ja też nie obrażam się o tę partię, bo to... Nie, oczywiście, że nie. Też przyjmuję to jak gdyby z jakimś tam mrugnięciem oka. Wiadomo, tak, nie? I to też wam chcemy powiedzieć jakby i na Twitchu, i na YouTubie, że nie bierzcie pod uwagę tego, że Teosowi po prostu tak szczęście źle poszło, bo naprawdę to jest ewenement. Generalnie te partie, tak jak to zresztą mamy notatniki wypisane, tam te punkty są dużo bardziej wyrównane i wtedy rzeczywiście... No tutaj wygrałem... tutaj, back to the future. Tutaj my nie graliśmy. Tu może graliśmy, ale nie wiadomo. Tak, bo ja zawsze siebie piszę ostatniego, więc ja wygrałem. tutaj Paulina, Adaś, Teos. To jest dzisiaj. Dzisiejsza, no. Tak. Ale jeszcze mamy parę partii. Tak. Zaraz ale zrobię. Jeśli dobrze widzę tutaj, tak? To jedna z partii, w którą graliśmy, to ja tutaj strasznie z wami przegrałam. Miałam tylko 37 punktów, a wyście mieli 69 i 53. No, może to była jedna z pierwszych, no nie wiadomo. O kurczę, ale sfatykowane. No, Blue Arge tak, Abyss, no troszkę tutaj u mnie jest. Kibi ci pewnie sprzeda czekaj, pudełko tutaj... za jakieś 200 zeta plus komponenty gratis. Szymon tak Mateusz, Max Teos, wygrałem. tutaj my nie graliśmy. Otwarła się puszka Pandory generalnie. Tutaj nie, tutaj też nie my. Adam, Paulina, Teos, o proszę, wygrałem 69 punktów. Uuu, jaki wynik. Paulina 38, Adaś 51. No, 6-9, moja ulubiona liczba. No, po prostu. Tutaj Ania Teos, Boże, ja nawet grałem z moją... nie sprzedam, bo nie mam babysa. Z bardzo byłą, po prostu, wiesz, duela i wygrałem też. Czekaj, tutaj nie grałem. Tutaj Anka, Adaś, Chris, Teos. Tutaj Chris wygrał, no ale Chris to jest kozior, nie? No, nie ma to tamto. Dobra, nie, to już nie graliśmy. Okej. Okay. No ale trochę tych notesików mamy, więc trochę tych partii ale było. Ale też chyba z perspektywy streama dobrze, że była po prostu taka inna rozgrywka, tak? Że nie każdemu tak poszło rewelacyjnie i różnica między nami była kilku punktów, nie? O! Ja myślę, że wynik nie ma znaczenia, jeśli chodzi o nasze partie. Nie, oczywiście. Pokazaliśmy kogoś, kto ma super szczęście, kto nie ma szczęścia. Tak, jeszcze dodać, tak? Ostatnie rzeczy, tak. Po pierwsze chcę się jakby odwołać do czatu, czyli Kibi i Grom nie grali w ogóle w Abyssa, więc serdecznie wam polecamy. Chętnie zaprosimy was do gry, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest też fajna mechanika, to znaczy klucze i miejsca. To jest też rzecz, która mi się bardzo podoba, to znaczy mamy lordów z kluczami, którzy są naprawdę mocni i dają fajne rzeczy i teraz decydujemy, czy bierzemy trzeciego lorda z kluczem i sobie zakrywamy te możliwości, czy jednak zostawiamy je otwarte, nie? I to jest bardzo fajne. I druga sprawa, też właśnie w tym push your luck, czyli miejsca, tak? Generalnie albo decydujemy się na jakieś miejsce, które jest... No, powiedzmy takie se, ale wtedy nie zostawiamy przy... Znaczy jedno się odkrywa potem, jak ja zabiorę, prawda? Że zawsze jest jedno miejsce odkryte, czy będą wtedy zakryte wszystkie, to wtedy tak? Wszystkie będą zakryte. I mogę wtedy wziąć jedno... jedno wtedy mogę wziąć... Od jednego do czterech. Od jednego do czterech, nie? Tak. Więc tutaj to jest też bardzo fajna mechanika, gdzie
decyduję się, że poszukam sobie lepiej, ale innym też robię lepiej, tak? Mhm. I wtedy daję im większe możliwości. Więc tutaj naprawdę fajnie to żre, fajnie to działa. Jest trochę rozkminki. No, dla mnie to jest taki must play, tak naprawdę, jeśli o mnie chodzi. Więc jeśli jesteście na przykład, powiedzmy, osobami, które zagrywają się w brzdęka, chciałyby zobaczyć jakąś inną mechanikę push your luck, no to słuchajcie, sięgajcie po Abyssa, nie? Nie bez powodu ceny Abyssa przed wznowieniem naprawdę były wysokie, gdy ta gra była niedostępna. Teraz jest dostępna, czy znowu jej nie ma? Już jest, dostępna. Tak, jest już do druku. No. To podstawkę można dorwać za circa 120 zł, 110 no to... nawet. Więc jak na ilość komponentów, jak na ilość po prostu fanu, no to tak. Super, super w ogóle gra. Tak, planszowe bestie polecają. Tosik, oddaję Ci głos. Okej, dobra. Ja tak na tym naszym międzyanteniu zauważyłem taką jedną rzecz, że nie ma co mówić o losowości w grze, która ma stricte mechanikę push your luck, tak? Bo to jest po prostu losowość, która z założenia jest. I ty z założenia no, albo się jej poddajesz, albo grasz właśnie bardzo mocno zachowawczo. Czy to się opłaca, czy nie? No to już tak naprawdę zależy, możemy sobie to oczywiście poddać pod dyskusję i każdy sobie rozważy w swoim serduszku. Dzisiaj ja zagrałem pierwszy raz w Abyssa z obydwoma dodatkami. I gdybym miał się skłaniać, bo ja Abyssa bardzo mocno lubię, natomiast kiedy przygotowywałem się, a w Lewiatana jeszcze nie graliśmy i przygotowywałem się do tego dzisiejszego streamu, to właśnie zaczynałem zauważać te różne takie niuanse i nieścisłości w zasadach. I tutaj bardzo mocno moje serduszko ubolewa, że gra, która jeśli chodzi o podstawkę, ma turbo proste zasady. Jeżeli chodzi o Krakena, no te zasady gdzieś tam są, powiedzmy, rozbudowane, bo dokłada pewne dodatkowe mechaniki, tak? Jeżeli chodzi o Lewiatana, też dokłada dodatkową mechanikę, w zasadzie no... Bardzo dobrze, że wyżyna częściowo mechanikę, zastępując ją troszeczkę inną, tak, ciekawszą, bardziej rozbudowaną, tak. Przez co ta gra z dwoma dodatkami staje się troszeczkę bardziej taka kolosalna, tak, taka większa. Natomiast te zasady, one nie są takie do końca, jak gdyby... intuicyjne, jeśli chodzi o granie z dodatkami. One są proste, bo to jest gra, która ma dosyć niski próg wejścia, ale tych zasad zaczyna być bardzo dużo i one, te wzajemne zależności i te wzajemne różne takie, że coś na przykład w podstawce, przykładowo nie mamy ograniczenia kart na ręce, a tutaj jednak to ograniczenie się pojawia. No, dużo, dużo rzeczy po prostu się wymienia i z mojego punktu widzenia ja bardzo lubię Abyssa, ale nie jestem przekonany do tego, żeby grać z obydwoma dodatkami naraz. Okay. To jest takie moje odczucie. Wydaje mi się, że obydwa dodatki, one są fajne, ale każdy jest fajny na swój inny sposób. Tak? Lewiatan bardzo tutaj ciekawie zastępuje ten tor zagrożenia, który mamy w podstawce i on go bardzo mocno rozbudowuje, przez co faktycznie no tutaj jednak jest ta jeszcze większa ten nacisk na właśnie push your luck i na walkę w głębinach, albo celowe odpuszczanie tury, nawet zbierając jakiś po prostu stos rady, tylko po to, że boimy się jednak tego strzała od Lewiatana. Więc no tutaj Paulina oberwała, tak? Od Lewiatana. Tam, użarium. Użarium. Tak. No ale gdzieś tam była władcą głębin, więc to jak gdyby, no, co to jest za władca głębin bez blizn, nie? No, nie zawsze słonko świeci, nie zawsze tak. Musi być niedziela. Tak. Natomiast, no i to jest turbo fajne, natomiast trochę mi się to gryzie chociażby z mechaniką, żeby jeszcze kontrolować nebulisy i jeszcze kontrolować łupy, ponieważ no właśnie tutaj tak naprawdę dochodzi w Krakenie kolejny mechanizm push your luck, jeśli chodzi o łupy, tak? Jeżeli, o ile wyjdą te miejsca, nam akurat wyszły. Proszę, w Krakenie wchodzą łupy. A. Łupy wchodzą w Krakenie i czarne perły. Okej, dobra. Nie? Tak.
Nam akurat wyszły i ja też przy moich pierwszych decyzjach celowo po prostu grałem na te rzeczy z dodatku, no tak o for fun, żeby je pokazać, więc dla mnie dzisiaj akurat wynik był sprawą bardziej drugorzędną, bardziej żeby pokazać mechaniki. Natomiast, Adaś zagrał po prostu super, zagrał bardzo dobrą partię i taką bardzo mocno stabilną, plus dopisało mu szczęście, więc no to jak gdyby spowodowało, że ta różnica punktowa była tak duża. Ja myślę, że nawet gdyby ci szczęście nie dopisało, to i tak byś po prostu wygrał, ale trochę mniejszą przewagą, tak? Jest taka szansa. Myślę. Natomiast ja dzisiaj zagrałem bardzo taką eksperymentalną partię i no to, że właśnie poleciałem tak bardzo mocno na push your luck, wiesz, w sytuacji, kiedy 4 razy eksplorujesz cały tor i nie ma żadnej karty potwora, co zrobisz? No, nic nie zrobisz, każdego szkoda, nie? Więc wiadomo, tutaj ta kwestia łupów to jest kolejny mechanizm push your luck, więc jeżeli jest zbyt dużo tego push your luck, no to może to prowadzić do takich bardzo dużych dysproporcji. Mhm. Graliśmy do tej pory w Abyssa albo w podstawkę, która moim zdaniem jest super grą i ja bardzo lubię podstawkę. I ja mam taki trochę feeling jak w Siedmiu Cudach Świata. Mhm. To znaczy, ja tak jak nagraliśmy się w podstawkę, potem sobie wprowadziliśmy dodatki i nagraliśmy się po prostu w tą siódemkę z dodatkami, a potem gdzieś tam tłumacząc tę grę na jakichś konwentach, eventach, zwykle nie było aż tyle czasu, żeby jeszcze nowym graczom wprowadzać dodatki, więc po prostu siadało się tylko przy podstawce. Ja bardzo chętnie siadałem z nimi do gry i ja mówię, kurczę, ta gra jest w ogóle sama w sobie fajna, tak? I ja mam tak samo z Abyssem. Ja spokojnie mogę grać tylko i wyłącznie w podstawkę Abyssa i będę miał z tego fan. Kraken jest super dodatkiem, jeżeli chodzi o te nebulisy, bo jesteś w stanie zarządzać tymi nebulisami. Mhm. Jeżeli w grze Push Your Luck wprowadzasz mechanizm, którym jesteś w stanie zarządzać, gdzie jesteś w stanie nawet w nie swojej kolejce, tylko w kolejkach innych graczy zarządzać tym, bo to jest w ogóle super mechanizm, który powoduje, że ty jesteś w stanie gdzieś tam się odkuć, tak? Natomiast tutaj, jeżeli mamy i Krakena, i jeszcze tego Lewiatana, który dokłada kolejne właśnie, tutaj wynosi jak gdyby na trochę wyższy poziom, ważniejszy, fajniejszy, te eksploracje głębin i walkę z tymi potworami, to ja nie jestem do końca przekonany, czy to jest, no z jednej strony ta gra już jest tak bardzo rozbudowana, że ilość tych zasad, i tak jak wspominałem na początku, ubolewam, że nie ma faku do tej gry, że przy tym dodruku nikt się nie pokusił o to, żeby wprowadzić jedną oficjalną erratę i wyjaśnić wszystkie możliwości. Natomiast no, z drugiej strony ta gra jest bardzo rozwlekła i bardzo duża i no, możemy sobie wprowadzać te dodatki gdzieś tam jeden, drugi, ale nie wszystkie naraz, nie wszystkie od razu, bo no nie jesteśmy w stanie tego aż tak dobrze ogarnąć. Mhm. Tak? My ogarnęliśmy, bo jesteśmy ograni, tak? w podstawkę czy w Krakena. A no wątpię, czy osoba, która pierwszy raz będzie grała, od razu się rzuci po prostu na tę grę razem z obydwoma dodatkami, nie? Więc to, jeżeli chodzi o kwestie mechaniczne, no wiadomo, można się jeszcze rozwlekać. Jeżeli chodzi o kwestie wykonania, no to jest super, to jest majstersztyk, naprawdę. Ja bardziej się skłaniam, jeżeli chodzi o praktyczną kwestię, o te właśnie kubeczki transparentne do pereł, bo to mimo wszystko, nawet nie chodzi o to, żeby sprawdzać kogoś, ile ktoś ma dokładnie, ale to jest taki szybki rzut okiem, czy ty masz tych pereł bardzo dużo, czy tak średnio, czy masz tam jedną, czy zero, nie? Okay. I tylko tyle, nie? To mi jak gdyby wystarczy jako informacja, nie? Taka, wiesz, na pierwszy rzut oka, nie? A nie, że ktoś musi tam, wiesz, grzebać, gmerać, liczyć to i tak dalej. Nie, no to nie jest jakaś tam turbograna liczenie. Więc tutaj bardziej te transparentne. No natomiast cała reszta, jeżeli chodzi o szatę graficzną, to jest w ogóle turbo fajny pomysł, że ta gra nie została osadzona w jakimś tam generycznym fantasy, w generycznym sci-fi, w jakimś takim po prostu świecie bardzo mocno takim, no takim samym jak wszystkie, tylko że tutaj się zdecydowano na to, faktycznie ktoś miał pomysł,
Ta mechanika z tym klimatem jest bardzo mocno spójna. Do Abyssa pojawiło się wiele takich dodatków, typu na przykład mata do gry, która też po wydaniu obydwu dodatków została wznowiona, tak żeby zawierała też te granice, gdzie lądują lewiatany i tak dalej. Więc tutaj pod tym kątem jest właśnie duży taki, znaczy duży, no jest jakiś tam merch jeszcze dodatkowy, tak? Są koszulki dedykowane do Abyssa w horrendalnych cenach i ta mata też jest w horrendalnej cenie, ale są, więc jeśli ktoś po prostu ma Abyssa, a chcecie mu zrobić fajny prezent, to zróbcie mu taki Pimp My Abyss i Abyss. Bo to nie, tam nie ma dwóch B, tak? To jest Abyss. I po prostu dowalcie mu jeszcze jakąś matą, czy dowalcie mu koszulkami i to po prostu, to, tak, to się jak najbardziej sprawdzi. Ja tutaj jeszcze w międzyczasie, jak Teos mówi, chcę wam pokazać, że lordowie w tej grze, każdy lord jest inny. Tak. W niektórych grach jest tak, że jeśli jest jakaś frakcja, no to ta frakcja będzie miała takie same postacie, tak? A tutaj jest po prostu każdy lord osobno narysowany z uwzględnieniem tego, że wszyscy ci lordowie mają w ogóle skrzela i te skrzela można zobaczyć. Jedne są bardziej odstające, jedne są gdzieś tam głębsze. Oj, zjeżdżam z tymi kartami, ale no jeśli są wojownicy, to oni mają w ogóle zbroje z muszli zrobione. No jest to absolutnie fenomenalne. I samo oglądanie talii lordów to jest w ogóle świetna rozrywka. Tak, talia, tak? Lordów. Miejsca, to w jaki sposób są zilustrowane. No, ikonografika, o to, o czym wspomniałeś podczas gry, nie? Tak. No jest... Nie ma się po prostu do czego przyczepić, jeśli chodzi o kwestię graficzną. Mamy karty, które są bardzo mocno czytelne, jeżeli chodzi o zastosowaną czcionkę, jeżeli chodzi o to, żeby od razu je bardzo łatwo zrozumieć, tak. A przy tym zostawiają naprawdę kupę miejsca na grafiki. Na arty, no. No to jest, tak. to jest po prostu niesamowity poziom, więc... Tak. Wydaje mi się, że mimo wszystko tutaj te lewiatany troszeczkę odstają graficznie i to widać właśnie od razu, że tutaj został inny ilustrator zatrudniony tak, do tych lewiatanów. Ja mam takie wrażenie, wolałbym chyba, żeby te lewiatany były tak trochę bardziej z większego zbliżenia, żeby faktycznie pokazać, tak, że one są większe, groźniejsze i tak dalej. No, dokładnie. One tutaj bardziej dokładnie. A to są po prostu. Tak. A tutaj no, to są takie po prostu wesołe rybki, które sobie możemy złowić, więc no niekoniecznie to do mnie przejawia. Większość do mnie jest przejawia, w ogóle płaszczkowata. Więc rzeczywiście takie lewiatany przyjazne sąsiady, no. Gdzie właśnie ta okładka jest bardzo taka, jak Teos mówi, nie? Że mamy zbliżenie, mamy chyba jakiegoś lorda. A pokaż okładkę? Który, no widać tą skalę w tym momencie, nie? Tutaj niby też są jakieś małe rybki narysowane wokół, ale nie ma to takiego efektu. Tak, nie ma efektu, no. Okładka jest super. No i tutaj na dodatkach też nie mamy nazwy gry, tak? Jest okładka po prostu... Mamy tylko na bokach. Tak jest, tylko na bokach mamy... O. Więc jeżeli chodzi o grę taką, no właśnie, w stylu lightowego euro, gdzie Bruno Catala specjalizuje się w takich tytułach, to jak najbardziej polecamy i da się zagrać w tę grę z nowicjuszami, da radę im po prostu wytłumaczyć tę grę od zera i oni mniej więcej po prostu skumają, o co chodzi, jeżeli chodzi o grę podstawową. Da się stopniowo wprowadzać dodatki bez jakiegoś takiego większego uszczerbku. No dzisiaj akurat zastosowaliśmy taką terapię szokową, tak to nazwijmy, jeżeli chodzi o przedstawienie tej całości. Warstwa wizualna na 11 na 10, jak nie 12. Dobrze, że powstała konspiracja, bo ona też fajnie przekłada te mechanizmy abysowe na jak gdyby do zupełnie troszeczkę innej gry, ale czuć właśnie tamten feeling abysa, ale to jest jak gdyby temat na osobny stream, tak myślę. I ja bardzo, bardzo mocno wierzę w to, że w pierwszej kolejności pojawi się tutaj jakieś oficjalne stanowisko
wydawcy, jeżeli chodzi o uszczegółowienie wszystkich zasad i wyjaśnienie wszystkich nieścisłości. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że samo uniwersum jest jak gdyby na tyle ciekawe, na tyle takie niepowtarzalne, no bo ten świat jest tutaj super, on jest taki no niby baśniowy, ale taki właśnie z takich mrocznych baśni, tak? No niesamowity, że on po prostu dalej będzie kontynuowany, że konspiracja to nie będzie jedyna gra po aby się osadzona w tym uniwersum, ale że pojawią się kolejne tytuły, które będą po prostu z tego czerpać, bo naprawdę klimat tutaj się bardzo mocno wylewa. Są w ogóle ścieżki dźwiękowe zrobione na Spotify'u do Abyssa, których tutaj wam nie puścimy, no bo wiadomo, tam prawa autorskie i tak dalej, ale ludzie grając w to naprawdę grają w to tak bardzo wpływają. Mocno, jak gdyby immersyjnie, tak, tak. Że starają się zrobić sobie dookoła taką wielką otoczkę klimatyczną, mimo tego, że mówimy tutaj o mimo wszystko takiej lekkiej, średnio lekkiej grze euro. Mhm. Amen. Ja słyszałem, że ludzie się okładają glonami w ogóle przed grą w Abyssa. One się tutaj nazywają sargasami. Dobrze. Ja mam jeszcze jedną uwagę, bo to w sumie nam wypadło, ale my graliśmy tak wcześniej, że ostatnia karta, która lądowała na torze eksploracji, bo zaraz się ktoś tam na YouTubie na pewno odezwie, ostatnia karta, która lądowała na torze eksploracji praktycznie nie była rozpatrywana, jeśli chodzi o możliwość wykupienia przez innych graczy. To jest taki nasz home rule, bo normalnie ta karta też jeszcze jest do pozyskania przez współgraczy. Tak. Więc to tak właśnie. Aczkolwiek na przykład tak, tutaj doprecyzowaliśmy to i to właśnie tak powiedzieć, tak jak powiedziałeś, jest to prawdą. Aczkolwiek dla mnie ten nasz home rule bardzo pasuje. To znaczy, jeśli ryzykujesz i idziesz do końca, no to w tym momencie zgarniesz to, co jest na końcu, bez gadania, tak? Bierzesz po prostu tą kartę, czy to będzie jedynka, czy to będzie piątka. Dzięki temu, idąc do końca, nikt ci, przynajmniej w naszych grach, nikt ci nie podbierał tej piątki, nie mógł ci jej wykupić, tak? A tak po prostu ją dostawałeś, więc jak najbardziej. Dobrze, słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania, to walcie. Jeśli chodzi o czat... Walcie w klawiaturę. Tak, czy na YouTubie, czy na Twitchu, walcie w klawiaturę, my odpiszemy. Tutaj czat nam pisze, że... Grom napisał, kurde, mi się fajnie grało w szarlatanów z Paśkurowic, jeśli chodzi o Push Your Luck. No, szarlatani są super, także tej... tutaj jest trochę mniejszy ten Push Your Luck, bo faktycznie można go trochę bardziej skontrolować i zagrać trochę bardziej zachowawczo i to mimo wszystko daje dużo punktów. W szarlatanach jednak ten Push Your Luck, ja przynajmniej mam takie wrażenie po partiach, które zagrałem, on jest taki bardziej impaktowy na grę, w sensie, że muszę ryzykować, żeby jednak coś osiągnąć. Tutaj mogę zagrać bardzo mocno zachowawczo i jeżeli komuś nie siądzie Push Your Luck, to wtedy generalnie wygrywasz. Wiesz, to jest jak gdyby moja wartość dodana, nie? Tak jest. Tutaj jeszcze mamy, tak, szarlatani bardzo fajni, ale to taka lajtowa gra, żeby się pośmiać trochę, Grom pisze. Kiwi pisze, Kubitos też fajne, sprzedałem ostatnio, bo nie mam ludzi specjalnie, którzy lubią Push Your Luck. I teraz Grom pyta, a tak ile punktów się średnio w to zdobywa, w sensie w Abyssa? No patrząc na nasze bloczki... Wiesz co, to jest też tak, że patrząc na bloczki, osoba, która wygrywa na podstawce, zdobywa w okolicach 60 punktów plus minus, powiedzmy 65 plus minus 10, tak? Takie są wartości punktowe. Jeżeli chodzi o dodatki, no to wiadomo, że tutaj te różnice mogą być większe i też jak gdyby ilość zdobytych punktów też może być większa. No bo po prostu tak, nie? No tak. Bo jak Adaś naczaskał po prostu na jednym miejscu 18 punktów, gdzie ja z trzech miałem 17, to jest ta różnica. Dobrze, dalej. Gromik pisze, no kurde, fajnie, faktycznie fajnie mata wygląda. No, znaczy w sensie rozumiem, że w internecie sobie sprawdziłeś, bo my mamy planszę. Mata do gry. Tak, no. Mamy planszę zwykłą. Ale nie, mamy też matę dzięki uprzejmości i wsparcie. A to ja nie wiem teraz, czy Gromik miał na myśli matę tą. Ja dzisiaj szorowałem z sierści Carlesa, tak. Ale to... Nie jest to proste. To nie jest takie 100 pro. Kibi pyta, co za tydzień. Pyta. I teraz tak, była gra Teosa, czyli teraz gra Pauliny. Tak? Paulin. Już jednak ustalamy jakąś kolejność? Tak. Ostatnio coś wydawało mi się, że znowu co kombinowaliście. Nie, no chcieliśmy wrócić do tej kolejności, nie? Aha, okej. Okay. To nie wiem jeszcze, co za tydzień. Właśnie się dowiedziałam, że jest moja kolejność. Czyli ty dasz znać gdzieś koło piątku, tak? Co za tydzień? Czwartek, piątek będzie info. Nie.
Za dużo abysa. Dobrze, Paulina sobie coś wybierze. Ja sobie coś wybiorę. I da znać do piątku. Coś tak? Pewnego. I damy znać, czy w ogóle będzie stream. Będzie stream, więc w piątek będzie informacja, w co gramy. Nawet jeśli miałbym po tej przeprowadzce se odpalić solo streama w Marvel Champions, to se odpalę. Za tydzień widzimy się na Twitchu. Amen. Teraz tak, ananas na pizzy czy nie? Lucky Luck. Lucky Lucky pyta. Tak, tak. Tak. Jest 2-1, że tak. Ja też lubię ananas na pizzy. Nie jestem jakimś wybitnym fanem, ale ananas na pizzy, takie przełamanie słodkie jest spoko. Tak, oczywiście. Pizza to jest w ogóle, to jest sztuka przełamania. Masz koło, które dzielisz na trójkąty, a pakujesz do kwadratowego pudełka. No po prostu to jest inny level abstrakcji. Leonardo pizza. Da Vinci by tego to nie zaprojektował. Ale co ma do tego ananas? Tylko psuje. No właśnie chodzi o to, żeby przełamywać pewne granice. Okej. Ananas na pizzy jest takim lewiatanem, który daje ci po prostu super ekstra żeton i daje ci dodatkowe 5 punktów na koniec gry. Paulina, generalnie masz wsparcie w Kibim. No. Kibi pisze, że oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I teraz tak, Grom. No tak, wysadzisz kociołek 2-3 razy i jesteś w czarnej, jeśli chodzi o szamotanów. Tak, jeśli chodzi o szamotanów. I Grom doprecyzowuje, że ma to do abysa, czyli sobie obczaił. Czyli no... Tak, tylko cena jest horrendalna, bo ta mapa chodzi gdzieś w okolicach 150 zł STD. Czyli to jest druga gra. Tak. No, a swego czasu ta mata była dystrybuowana w takiej cenie, gdzie można było grę z dodatkiem dostać. Więc no, jak gdyby odpowiedzcie sobie sami portfelami, nie? Jak zarymował. Niekiedy rymuje. Dobrze, słuchajcie. Zapraszamy Was serdecznie jeszcze raz do Ludiversum na turniej w Unmatched. Znajdźcie sobie wydarzenie. I na wydarzeniu już jest możliwość zapisania się do turnieju. Doruta chodzą podobnie, jeśli chodzi o maty. Ja tutaj się nie przejmuję tymi bestiami, one generalnie tutaj sobie śmieją się. Także Unmatched, za tydzień widzimy się na naszym nowym mieszkaniu, gdzie pokażemy Wam nowy stół, nowe możliwości, nowe perspektywy, nowe plany, nowe marzenia. Proszę mi tutaj nie przeszkadzać. Dziękuję. Proszę, przywołuję Was do obowiązku. Nie mam laski marszałkowskiej, ale zaraz czymś uderzę. Papiwnico, no dokładnie. Kibi pisze papiwnico. Może jeszcze na Insta wrzucimy jakieś ostatnie zdjęcie, jak myśmy tu w ogóle mieszkali. Ale możecie zauważyć na mojej półce nieopodal. Dzięki za streamka, uciekam dzieciakom książkę przeczytać. Dzięki, wielki Gromik. Trzymaj się ciepło. Może kolejny próg po prostu na naszej zbiórce, jak nam ludzie wpłacają donaty, wiesz, teraz mogą wybrać grę, a potem zrobimy zbiórkę na celebrytę, którego zaprosimy na streama. I Michał Wiśniewski przyjdzie. Z Michałem Wiśniewskim, zdrajcą metalu, albo z Robertem Makłowiczem, albo... Nawet Pascal Brodnicki by tutaj spokojnie też przeszedł, nie? Ja myślę, że ten Michel Moron. Do naszych możliwości to chyba najbliżej to jest Mariusz Kałamaga, dlatego że jest zbyt tobie. Oczywiście Mariusz, jeśli nas oglądasz, masz ochotę wpaść, to jak najbardziej zapraszamy. Tak, lepiej podobrać, niż mamy ci spakować do samochodu, do bagażnika, wiesz. nie takie rzeczy się działy tutaj na tej ulicy. Tak. Kibi pisze o kurcze Makłowicz. Znaczy nie napisał kurcze, ale ja muszę przeczytać kurcze. Także Kibi chyba też widzi... Tak. Makłowicz jest kucharzem, więc on gotuje kurczaki na przykład. I ziemniaki. Kurczaki i ziemniaki. Dobrze, słuchajcie. Dziękujemy Wam za super wieczór. Trzymajcie się bardzo ciepło. Ta karuzela śmiechu nigdy się nie zatrzyma. Do zobaczyska na następnym streamie. Przyszedł koktajl z ziemniaków, w sensie wiesz. Dziękujemy Państwu. Do zobaczyska. Widzimy się za tydzień. Pa, pa, pa. Pa.